Dzień dobry Państwu. Spotykamy się po raz trzeci w Łazienkach Królewskich. Charakter tego spotkania jest nieco inny niż dwóch pierwszych. Dla tych, którzy nie byli na poprzednich, to tylko powiem, że dotyczyły one startów przedwojennych w Igrzyskach Olimpijskich roku 24, 28 i 36. Ktoś, kto będzie chciał sobie obejrzeć materiał z tamtych spotkań, będzie to możliwe prawdopodobnie na portalu Świata Koni niedługo. Portal Świata Koni, który jest patronem też tego wydarzenia dzisiejszego i wszystkich tych wydarzeń z cyklu spotkań, obiecał, że będzie można obejrzeć. Dzisiaj chcemy przypomnieć starty od Rzymu aż do ostatniego spotkania olimpijskiego w Tokio, w którym też startowała nasza reprezentacja. Jak Państwo pewnie wiecie, Olimpiada Tokijska była przesunięta o rok z powodu epidemii COVID-a, chociaż we wszystkich dokumentach zawsze jest pokazywane, że Olimpiada 2020 roku, a faktycznie odbywała się w 2021. Prawdopodobnie pan Marek będzie w swoim wystąpieniu mówił o wszystkich igrzyskach. Może nawet go troszkę uprzedzę i powiem, dlaczego myśmy nie startowali w igrzyskach bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Otóż, tak mówiąc delikatnie, nie był klimat dla jeździectwa w naszym kraju sprzyjający i robiono wszystko, żeby utrudniać ludziom, którzy uprawiali sport jeździecki, uprawiać tę dyscyplinę. A przyczyną tego były zaszłości międzywojenne, tego nie będę tematu rozwijał. W każdym razie było to przykre, że dopiero w czwartych igrzyskach po zakończeniu wojny Polacy mogli wystartować. Kończąc, bardzo proszę pana Marka Szewczyka, którego chyba większość z państwa zna, prawdopodobnie wszyscy tu obecni. Marek, bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś nasze zaproszenie i że podzielisz się swoimi wspomnieniami i przedstawisz historię startów UKKW na przestrzeni od lat 60. aż do dzisiejszego czasu. Państwo pozwolą, że to będę robił na siedząco, bo to muszę jednocześnie obsługiwać laptop. Pan Marcin prosił mnie, żeby przede wszystkim się skoncentrować na tych igrzyskach, gdzie nasi jeźdźcy startowali w UKKW, ale pozwolę sobie tak w telegraficznym skrócie przelecieć wszystkie powojenne igrzyska. A więc zacznijmy od Londynu. Proszę Państwa, to były ostatnie igrzyska olimpijskie w tym sznycie takim międzywojennym, to znaczy mogli startować tylko oficerowie. I taka ciekawostka, w ujeżdżeniu wygrali Szwedzi, ale jak się potem okazało, że w tej drużynie szwedzkiej byli podoficerowie, to Szwedzi zostali zdyskwalifikowani i musieli medale złote oddać. Tu mamy właśnie samych medalistów w mundurach. Drużynowo wygrali Amerykanie przed Szwedami i na trzecim miejscu Meksyk. Zwracam uwagę, że nie startowali Niemcy, bo to podobnie jak po I wojnie światowej, na pierwsze igrzyska powojenne nie byli zaproszeni, a mimo że to była Anglia, to Anglicy nie odegrali w tych igrzyskach jeszcze większej roli. Następne igrzyska Helsinki. Tu już mogli startować jeźdźcy cywilni, mogli startować oficerowie i podoficerowie, a w ujeżdżeniu dopuszczono kobiety. No i pierwsza kobieta, która zdobyła medal olimpijski w konkurencjach jeździeckich, to jest Duncka Lishartel na koniu Jubilee, która zdobyła srebrny medal. A na zdjęciu mamy złotego medalistę Szweda, bo Szwedzi byli nadal mocni. Zespołowo Niemcy już się liczyli, zdobyli srebrny medal. A tutaj na zdjęciu jest zawodnik irlandzki i tak dla porównania, dla zobrazowania, jakie przeszkody skakali, to był triple bar o wysokości 110, a rozpiętości 2 metrów. No i Sztokholm. Jak wiadomo, w 56 igrzyska odbyły się w Melbourne, ale ze względu na bardzo konieczność półrocznej kwarantanny, gdyby chciały konie być zawiezione, gdyby jeźdźcy chcieli startować w Melbourne, to musiałaby to trwać pół roku, ta kwarantanna, więc konkurencje jeździeckie rozegrano w Sztokholmie. I jedna z takich przeszkód, taka typowa, jeszcze naturalny rowek. Na tych zawodach jeszcze oczywiście Polaków nie było, a Brytyjczycy już zdobyli złoty medal, a to jest jedna z przeszkód takich trudniejszych, na której było dużo, dużo kłopotów. No i proszę Państwa,
Na chwilę Mistrzostwa Europy. Dlaczego? Rok przed Rzymem rozegrano Mistrzostwa Europy w Harewood i tam polscy zawodnicy. Andrzej Kobyliński na wolbożu był 14, 20 Marek Roszczynialski na Ariolu, 22 Marian Babilecki na wolcie, Andrzej Orłoś na krokoszu nie ukończył. Ale nasza drużyna zajęła 4. miejsce na 10 ekip. I ten wynik otworzył drogę do startu w Rzymie, dlatego że wtedy władze sportowe w Polsce uznały ten wynik, że no, można dać szansę polskim jeźdźcom startować na Igrzyskach Olimpijskich. Proszę zwrócić uwagę na te konie, bo nie na te same, nie tylko, niektórzy nie na tych koniach startowali potem już w Rzymie. Marian Babilecki na wolcie był najlepszy z naszych, na 7. miejscu. Ale Andrzej Orłoś, który miał do dyspozycji krokosza, wystartował na klarysie. Dlaczego? Dlatego, że krokosz zachorował. Już tam na miejscu dostał gorączki jakiejś bardzo wysokiej i musiał jechać na rezerwowym klarysie, którego podobno bardzo mało znał, prawie w ogóle na nim nie jeździł. Z kolei Andrzej Kobyliński na wolbożu startował, a Marek Roszczynialski przygotowywał się i miał jechać na klaczy Gafme, a ona zakulała tam na miejscu i on musiał z kolei też startować na rezerwowej Wiźmie. No i w związku z tym wyniki były już gorsze, bo Roszczynialski na Wiźmie nie ukończył, Kobyliński na wolbożu nie ukończył, w związku z tym polska ekipa nie była sklasyfikowana, bo takie były wtedy przepisy. I jeszcze ciekawostka. Andrzej Orłoś skończył cross, jechał parkour, ukończył parkour, a potem go wyeliminowano. Podobno źle najechał na jakąś przeszkodę, że na planie parkouru był jakiś rysunek nakazujący objeżdżać tę jakąś przeszkodę z tej strony, żeby pokonać następną, a on pojechał z drugiej strony. I polska ekipa złożyła protest, dlatego że tego rysunku nie było, jak oni się rozprężali, nie widzieli tego. I ten protest został uwzględniony, ale chyba to trwało ze 2 miesiące i po 2 miesiącach przyznano mu rację polskiej ekipie i został sklasyfikowany Orłoś na 15. miejscu. Ale w wynikach w internecie i na przykład w takiej encyklopedii, powiedziałbym, sportu Geschichte der Pferdesport Maxa Manna, na której się między innymi opierałem i skąd niektóre te zdjęcia pochodzą, to na przykład tam jest podane, że Orłoś nie ukończył Igrzysk Olimpijskich i że startował na krokoszu. Nie wiem dlaczego. Być może zamiana krokosza na klarysę nastąpiła w ostatniej chwili i dlatego ta pomyłka. Zespołowo wygrali Australijczycy. Polska była w tym szeregu państw wyeliminowanych, niestety. Przypomnijmy, że wtedy ujeżdżenie i próba terenowa były rozegrane w Pratoni del Vivaro, a skoki na Piazza di Siena w Rzymie. A w ekipie australijskiej startował William Roycroft, 46-letni zawodnik. I ciekawostka, ukończył cross, ale na crossie miał upadek i złamał sobie obojczyk. Trafił potem do szpitala, ze szpitala uciekł, przyjechał, wystartował w skokach i uratował złoty medal Australijczykom, bo ten czwarty, Brian Crago, nie ukończył i nie mógłby startować w skokach. No a William Roycroft, wielka postać, potem z synami startował na kolejnych Igrzyskach Olimpijskich. Tokio, bez Polaków, bo to daleko. Tutaj warto zwrócić uwagę, że od 1963 roku, czyli rok przed Igrzyskami, dodana została ta 10-minutowa przerwa po odcinku drugim z dróg i ścieżek, a przed krosem. Chodziło o to, żeby te 10 minut każdy koń był sprawdzany przez dwóch sędziów i lekarza weterynarii, czy się nadaje do tego, żeby w ogóle go dopuścić do krosu. No więc takie pierwsze próby dbania o konie mogliśmy wtedy zauważyć. Na tych igrzyskach wielki sukces odnieśli Włosi. Mauro Cecoli zdobył złoty medal. Włosi też zdobyli złoty drużynowo. No i proszę Państwa, na tych igrzyskach pierwszy medal w WKKW zdobyła kobieta, mianowicie Amerykanka Lana Dupont na koniu Mr. Wister. Ukończyła. Ona była z tych czworga Amerykanów najniżej, była na 33. miejscu. Trzech panów było od niej wyżej sklasyfikowanych, ale ponieważ ukończyła, no to medal dostała i jest zapisana w historii jako pierwsza medalistka olimpijska w WKKW. Meksyk. Bez Polaków, chociaż w skokach byli. Marian Kozicki, tu obecny, dobrze to na pewno pamięta.
Tam, jeśli chodzi o WKKW, mocno deszcz pokrzyżował szyki. Taki mały strumyczek zamienił się w rwący potok i było dużo, dużo problemów. Wygrali Brytyjczycy przed Amerykanami i Australijczykami. Tu w drużynie australijskiej był właśnie William Roycroft i jego syn Wayne Roycroft. I proszę Państwa, to były pierwsze igrzyska, na których próba terenowa liczyła 4 odcinki, a nie 5. Wcześniej zawsze było 5 odcinków. Ten 5 odcinek E, rozgrywany po krosie, nazwany Cool and Down, to było około 2 km w tempie 330 metrów na minutę, czyli takim kurzgalopkiem, takie rozgalopowanie koni po krosie. Ale to zarzucono w 67, czyli już w Meksyku po raz pierwszy tego nie było i po raz pierwszy w skokach zawodnicy startowali w odwrotnej kolejności do miejsc zajmowanych po 2 próbach. No i proszę Państwa, zgrupowanie, czasy przed Monachium. Zgrupowanie było półroczne, jak przed Rzymem też było półroczne w Kwidzynie pod wodzą majora Kona i majora Mossakowskiego, tak przed Monachium też było półroczne zgrupowanie w Kwidzynie pod wodzą Jerzego Grabowskiego, a pomagał mu Zbigniew Markowicz. I 8 zawodników było na tym zgrupowaniu, wszyscy mieli po albo 3, albo 4 konie. I zwróćcie Państwo uwagę na te konie pierwsze. Zbigniew Ciesielski, tenor, Jan Kłym, plutokrata, Andrzej Kubiak, sopran, Marek Małecki, senior, Wojciech Mickunas, armator, Piotr Piasecki, wtedy Cwał Poznań, Dorimont, Jan Skoczylas, obecny tutaj, pozdrawiamy, koń desperat i Jacek Wierzchowiecki, mistral. Ale potem ci zawodnicy, którzy ostatecznie wystartowali, nie wszyscy na tych koniach numer jeden, zaraz do tego dojdziemy. No i zwracam jeszcze uwagę, że na 26 koni 13 to były fulbluty, a 10 półkrewków, z czego 6 ze stadniny koni Pruchna Ochaby. Proszę Państwa, to jest ciekawe zdjęcie z tego zgrupowania. Pierwszy z prawej z fajką, to jest Jerzy Grabowski, trener, wyśmienity zresztą. Proszę zwrócić uwagę, na bryczce siedzi z tą literką L na piersiach, to jest Zbigniew Ciesielski, już siedzi, bo ma nogę w gipsie. I on ostatecznie z powodu złamanej nogi nie wystartował, a już tu na tenorze, na którym potem wystartował Wojciech Mickunas, właśnie Wojciech Mickunas już zaczął go dosiadać i tutaj siedzi pierwszy z lewej. Nie potrafię wszystkich rozpoznać na tym zdjęciu. Zdaje się, że ci panowie w białych kaskach, już sekundkę, ci w białych kaskach to są zawodnicy, a ci bez kasków to nie wiem, czy to nie są luzacy. No, jak powiesz, to mów. Tak jak mówił Marek, ja siedzę na tenorze. Obok mnie Paweł Wierzbicki, świętej pamięci, mój luzak. Obok następny luzak, tego nazwiska nie pamiętam. Potem Marek Małecki, Jasiu Kłym, Janek Skoczylas, Janek Kłym. Kolejny luzak i Marek Małecki na końcu. A reszta to są pracownicy stada i Zbyszek Markowicz stoi, trzymając tam wandala za płotę. Dziękuję bardzo. No i proszę Państwa, już sam start. Jacek Wierzchowiecki na gniewie był najlepszy z Polaków, zajął ostatecznie 18 miejsce. Marek Małecki 31, Jan Skoczylas na wandalu. No więc właśnie, Jacek Wierzchowiecki nie na mistralu, tylko na gniewie, 6-letnim koniu. Jan Skoczylas na wandalu, a Wojciech Mickunas na tenorze nie ukończył krosu. I zaraz Wojtka znów poproszę, żeby nam tutaj uzupełnił tę historię, bo to ciekawa. Ale zwrócę uwagę na co innego. Mianowicie, jak wyglądała próba terenowa wtedy? Więc proszę popatrzeć, że w stiplu tempo było 600 metrów na minutę. To nie jest takie bardzo mocne. I to były czasy tak zwanych nadróbek. Można było złapać punkty karne, jeśli się przekroczyło normę czasu, a jeżeli się powyżej normy czasu do pewnej granicy, to się dostawało punkty dodatnie, nadróbki. No i żeby te nadróbki w stiplu dostać, to trzeba było jechać w tempie 690 metrów, a w krosie normalne tempo 450 metrów. To jest bardzo mało. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach w jednej gwiazdce obowiązuje tempo 500 metrów na minutę w krosie, a 570 trzeba było jechać, żeby mieć pełne nadróbki w krosie, to obecnie 570 to jest tempo obowiązujące w 4 czy 5 gwiazdkach, czyli na imprezach rangi właśnie Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata czy Mistrzostw Europy. I teraz tak. Jacek Wierzchowiecki na gniewie był 7 w ujeżdżeniu.
W stiplu mają maksymalną liczbę nadróbek, czyli 37,6 za dobry czas w stiplu. W krosie jedno wyłamanie, a mimo to też nadróbki za czas. Na parkurze dwie zrzutki, no i w sumie to miejsce, które tam Państwo widzieli. Marek Bałecki na seniorze też maksimum nadróbek w stiplu. W krosie wyłamanie i upadek. Raz wyłamanie, na innej przeszkodzie upadek. On spadł, koń nie. I 10 i tak miał plus za czas na stiplu. A na Wandal miał tak. Nie miał maksymalnych nadróbek w stiplu. Dwa upadki w krosie, jedno wyłamanie, czyli minus 140 punktów, ale 11 plus za czas. No a tenor nie ukończył. Wojtku, zapraszam. Powiedz, jak to było, bo to był niesamowity koń, który zdaje się troszkę cię tam potargał. No, uprzedzam, że może być długo. Ale obiecuję, że będzie ciekawie. Po pierwsze, Marek powiedział, że takie wymagania były, powiedzmy, w porównaniu do dzisiejszego tempa trochę skromne, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że tam się jechało 4 odcinki i łącznie konie miały jednego dnia do pokonania 36 kilometrów. A dzisiaj jadą cross, który ma 6,5. Więc to decydowana różnica. Następna ciekawostka, to dzisiaj to w ogóle niewyobrażalne i nie do pojęcia. Ja na tenora wsiadłem na miesiąc przed olimpiadą, i to był start na igrzyskach, to był nasz wspólny debiut. Nic wcześniej nie startowaliśmy nigdy razem na żadnych zawodach. A stało się, wtedy takie były przepisy, wolno było. Potem to zmieniono, bo okazało się, że na igrzyskach pojawiają się zawodnicy z jakichś zupełnie nieznanych krajów, gdzie nikt nie wiedział, że tam ktokolwiek jeździ konno. I oni zapisywali się do WKKW i efekt był taki, że najlepsi już jedli kolację, a tamci jeszcze byli na trasie, nie? Więc żeby uniknąć takich rzeczy, wprowadzono eliminację, ale wcześniej tych eliminacji nie było. Na moich oczach Zbyszek tą nogę niestety złamał. To było w Sopocie na treningu stiplowym ostatnim miesiąc przed nagonił Higrot. Nie na tenorze, na Higrocie. Przewrócił się na jednej z przeszkód stiplowych. Ja byłem najbliżej, więc dobiegłem pierwszy. Widzę, że noga Zbyszka jest tak nienaturalnie przekręcona, więc się domyśliłem, że poszła kości. I wyciągam scyzoryk, żeby but rozkroić, bo trzeba było go zdjąć, bo potem by spuchła ta noga, to by nie zdjęli. A Zbyszek jak zobaczył, że ja mam nóż, to krzyczał, tylko po szwie. Chodziło o to, żeby rozciąć ten but po szwie, żeby można było go potem zeszyć, bo buty w tamtych czasach, w których jeździliśmy, to była cenna sprawa. No i ja później, a ponieważ ja wcześniej na tego konia wsiadałem, jak Zbyszek był zwalniany ze zgrupowania, a zgrupowanie, panie Marku, trwało 1,5 roku, nie pół. Ja tam byłem, to wiem. Non-stop siedzieliśmy 1,5 roku w więzieniu. Przez pierwszy rok mieliśmy prysznic w straży pożarnej, gdzie nas wożono bryczką raz w tygodniu. Dopiero potem zrobili nam prysznicę w piwnicy na dole. Tak chyba była prawda. I ja na tenora wsiadałem, jak Zbyszka zwalniano do domu, bo nas zwalniano, żebyśmy trochę pomieszkali u siebie. W tym czasie się urodziła moja pierwsza córka właśnie, też pojechałem, wróciłem. Jacek się pyta, jak tam twoja córka? Ja mówię, mówią, że podobno do mnie podobna. Nie martw się, najważniejsze, żeby była zdrowa. W związku z czym, ponieważ ja tego tenora dosiadałem i znałem i pan Grabowski zauważył, że jakoś pasujemy do siebie, bo to, jak to dzisiaj mówią, był trudny koń, a ja już od lat wiem, że nie ma trudnych koni, jest natomiast cała masa niedouczonych jeźdźców. I to był taki właśnie trudny koń, ale mnie takie konie zawsze pasowały. W związku z czym ja zaproponował. A ja miałem dwa konie. Jeden miał 6 lat, Dariusz po prucheńskiej hodowli, a drugi też prucheński armator, który miał już wtedy 11 albo 12 i początki tego, co dzisiaj się Rao nazywa, bo tak w końcu skończył. I jak się okazało, że Zbyszek nie może, no to ja myślałem, że to po prostu zrządzenie losu i ktoś mi tam tego konia w prezencie dał. Byłem bardzo, że tak powiem, szczęśliwy, tylko nie byłem w stanie przewidzieć, jak to się skończy. I wszystko, a jeszcze ciekawostka taka, że Niemcy wymyślili podczas konkursu jeżdżenia, wymyślili taką nowość techniczną, że nad każdą budką była taka tablica, jak kiedyś na dworcach, gdzie te klapki się tak klap, żeby pokazać godzinę odjazdu, to tutaj się te klapki tak klap, żeby pokazać punkty, jakie sędzia dał. No i część koni
sobie z tym jakoś radziła, ale bardziej wrażliwe, jak mu z tyłu tak te klapki zrobiły klap, klap, to odpalał. I ten mój tenor właśnie tak się zachowywał, że co tam klapnęło, to on od razu wyrywał do przodu. W związku z czym ujeżdżenie było, że tak powiem, średnie, mocno. No ale byłem pełen optymizmu, że jak pojadę w cross, to reszty się nadrobi. No i pech chciał, że pierwszy odcinek drogi ścieżki 4,5 km w tempie 220 na minutę, to jest tam kłus, kawałek galopu, żeby koń się rozgrzał, wjeżdża się na tor wyścigowy i zaraz do startboxu i rusza się na 3600 z 12 przeszkodami takimi zielonymi do czesania. No i ja wjeżdżam na ten tor i patrzę, coś się z moim koniem dzieje nie tak. Po tych 4 kilometrach był suchutki, a nagle na nim się pojawia pot i to w ilościach nienormalnych. Po prostu się zrobił biały od kapiącego potu. I zanim dojechałem do boksu startowego, to już miałem problem z tym, żeby w ogóle mu pokazać, gdzie chcę pojechać, gdzie powinniśmy pójść. No a tam się jeszcze okazało, że jakiś Holender się wywrócił przede mną, koń się wklinował w przeszkodę i właśnie tam trwa akcja, w związku z czym ja nie mogę wystartować, muszę czekać. A normalnie było tak, że kończyło się ten odcinek od razu do boksu, 5, 4, 3, 2, 1, go, poszedł. No i tam się zaczęły dziać różne dziwne rzeczy. Ten tenor biedny, po prostu klapka mu się jakaś tam zapadła i zaczął ze mną lansadami, próbował się stamtąd ewakuować. Ja nie byłem w stanie dojechać do startboxu w ogóle. W końcu jakiś tam ktoś się zjawił z uwiązem, zahaczył za kółko i właściwie puścili mnie z lotnego startu, bo już widzieli, że inaczej się nie da. No i jak wypalił ze mną, to od razu miałem 900 na liczniku. I pierwsza rzecz, to szybko odmówiłem zdrowaśkę, bo byłem przekonany, że na pierwszej przeszkodzie, jak walniemy, to będą nas zbierać tam do karetki. Ale nie. I tak kolejnych tych 12 przeszkód w tempie zupełnie niekontrolowanym przeze mnie. Mam zdjęcia, kiedy on skacze, takie są, widać, czesał tak głęboko, że nawet pukał po tych stałej części przeszkody, a odbijał się jakieś 6 metrów przed, lądował 6 metrów za takimi susami. I tak dojechałem, skoczyłem ostatnią, złapałem oddech i udało mi się wjechać na zewnętrzną toru, gdzie się wyjeżdżało na drogi ścieżki. Drugi odcinek drogi ścieżki, 15 kilometrów różnymi drogami do krosu. No i tu się zaczęło. Ja wykręciłem, widzę już z daleka, tam stoją trener Grabowski, mój luzak, czekają na mnie, więc wiem, że tam mam do nich dojechać. Pokazuję, że chcę pić, bo mi zaschło w gardle. A mój koń zaczyna, udało mi się go przeprowadzić do stępa, a on zaczyna iść z tempem, jakby robił ustępowanie od łydki. Coraz bardziej w prawo, a tam jest fladry, wiszą takie Mercedesa na lince i dalej jest żywopłot takiej wysokości 2,5 metra. A ja nie jestem w stanie niczego zrobić, więc on na te fladry, one tak się naciągnęły, ping, pękły i dalej w ten żywopłot ze mną. I przez ten żywopłot na drugą stronę, a tam kartoflisko. Redlonki w tą stronę, a on idzie w tą, więc prawdopodobnie się przewrócimy. Więc ja zeskoczyłem z niego i on, jak ja zeskoczyłem, to on został w redlonce. Wiecie Państwo, co to jest redlonka? To zagłębienie, przecież ziemniaki się sadzi na górce. To ja skoczyłem z powrotem i on poszedł, tak jak prowadził ten rów. Cały czas miałem wrażenie, że siedzę na słupie telefonicznym i nic nie mogę zrobić. I skończyły się ziemniaki, przekroczyliśmy przez drogę, którą powinienem skręcić w prawo, ale nie miałem szansy, więc dalej poruszaliśmy się na wprost w kukurydzę. Kukurydza bardzo urodzajna, ponad moją głowę. Ja jestem w kukurydzy, ale nie wiem, gdzie jest jej początek, ani gdzie koniec. Jedziemy przez tą kukurydzę. I wyjechaliśmy dokładnie w miejscu, gdzie siedział pierwszy sędzia, gdzie trzeba było przejechać między białą i czerwoną. Tam wyjechaliśmy i trafiliśmy na drogę. Sędzia się wystraszył, a się podskoczył na tym krześle i pewno pomyślał, jaki cwany Polak skrót wymyślił. Nie? No i teraz droga była prosta, więc on tą drogą ruszył. I kłusowałem tak, ale patrzę na zegarek, że muszę zagalopować, bo się nie wyrobimy.
No to ruszyłem galopem. Jak ruszyłem galopem, to tak się zaczęło od 456, poszedł i koniec kontroli. I prujemy, ile fabryka dała. Ja nie mam ani kierownicy, ani hamulca, a przede mną droga znowu, która skręca w prawo, płoty i zabudowania, tam, domki. I on dogalopował i utknął w tym płocie. No to całe szczęście, że zahamował, nie skoczył. Więc go w prawo i już tą drogą, już nie próbowałem galopować, dojechałem do końca tych drugich ścieżek. Już nie pamiętam, czy się spóźniłem, czy nie, w każdym razie dojechałem, a przychodzi Grabowski, trener, mówi, słuchaj, trzech skończyło, ekipę mamy, to ja ciebie skreślam. W chwilę, to ja po to 4 lata się męczyłem, 1,5 roku tam z tym prysznicem straży pożarnej, żeby teraz zrezygnować. Nie, jadę. Jak przejdzie przez przegląd i stwierdzą, że jest okej, to jadę, no co mnie, czym ryzykuję. Przegląd przeszedł, nie kulał, sprawdzili te wszystkie parametry, wszystko było okej. 10 minut minęło, ja trochę odpocząłem, zawołali, wsiadłem. 5, 4, 3, 2, 1, go. Wyjechałem sobie, myślę tak, jak pierwszą skoczę i zakręcę w prawo na takie ściernisko kukurydziane, to może coś z tego będzie. Udało się. Pierwszą skoczył, druga w prawo, kukurydza, długi kawałek przez to pole i na tle lasu stacjonata, zaraz w prawo okser pod dachem, taki niby paśnik. I ja do tej stacjonaty lekko skośnie, żeby mieć od razu łatwiej w prawo skręcić i widzę odległość na równą jazdę, raz, dwa, hop i pierdut. I potem mi pokazali poklatkowe zdjęcie, bo teraz to się robi filmy, ale kiedyś to była sztuka, że nie wszyscy mieli aparaty, które cykały tak jedno po drugim. Także obejrzałem sobie cały cykl, jak on podchodzi, odbija się i jak się przewracamy na drugą stronę. U niego zadziałało tak, że jak moment odbicia był, prawa noga się zgięła, a lewa została taka, nie? Się wyprostowała. Po prostu się tam coś poprzestawiało. I tak zahaczył głęboko, że nas przegibnęło. Ja poleciałem, on za mną i przewracając się trafił mnie kopytem w plecy. No i mnie zatkało, już właściwie miałem dosyć i pomyślałem, że no, koniec, dobra. Ale zanim ten, byli tam jacyś ludzie, którzy złapali go i zanim ja w ogóle miałem cokolwiek do powiedzenia, to już mnie wrzucili na niego z powrotem. A wtedy można było po upadku jechać dalej za 60 punktów. No i jeszcze łapiąc ściemiona, cmok i na ten okser skoczył i pojechaliśmy dalej. I tak przeszkoda po przeszkodzie, ja widziałem, że jak Pan Bóg pomoże, że będzie pasowało i nie trzeba będzie nic tam kombinować, to skoczymy. I tak było. Galopował i skakał, bo on skakał niesamowicie. Skakał tak do przeszkody wodnej. Dzisiaj przeszkody wodne to są sztucznie zbudowane sadzawki 20 cm tej wody, pod spodem stały grunt równiusieńki. W tamtych czasach to były normalne stawy, do których się wskakiwało. Tak jak w Berlinie, tam gdzie się przewracali większość. To tak samo było w Monachium. Było jeziorko takie gdzieś tam wśród pól i triple bar, przez który się waliło do tej wody. No i ten hulnął ze mną, tam oczywiście wielki skok łuby. Tutaj mam takie zdjęcie, gdzie jesteśmy w wodzie, widać tylko jego głowę i moją głowę. Reszta to jest woda. Nie? Potem kawałek tą wodą galop i wyskok jeszcze przez coś. I to go już kosztowało tyle wysiłku, że zaczął zwalniać sam. Zwalniał, zwalniał, jeszcze jedną udało mu się skoczyć, zwalniał, zwalniał i stanął. Stanął, paliwo się skończyło i stoi. Jak to Anglicy mówią, completely exhausted, czyli całkowicie wyczerpany. I ja nie mogę nic zrobić, ani skręcić, ani pojechać w lewo, ani w prawo, ani nic, bo stoję, a koń pode mną, dyszący strasznie, jeszcze żyje. No i dopiero jak przejeżdżał obok mnie następny, a puszczali co 5 minut, więc przynajmniej tyle musiało trwać, jak ten obok mnie przejechał i skoczył tą przeszkodę, to ten stęknął i sam ruszył, odchodząc stępem od tej przeszkody. No więc kawałek jeszcze ujechałem, próbowałem coś zrobić, skręcić, nic, nie wychodzi nic. No to koniec w takim razie. I wtedy się zaczęła dyskusja z sędzią, który przyszedł do mnie i mówi, że jestem ausgeschieden po niemiecku i że muszę nach Auto mit diesem Pferd und fahren nach Stall. Tyle rozumiałem. Bo już wcześniej zapowiadałeś, że jak ktoś nie skończy krosu, to będzie musiał samochodem być odwieziony, bo to 15 kilometrów. A tenora do samochodu się ładowało czasami pół dnia. Więc ja wiedziałem, co tu grozi. I mówię temu Niemcowi łamaną niemieczyzną, że diese Pferd ist bisschen verrückt, ich muss spazieren gehen nach Hause.
A Schwab mówi, nein, auto, nie? A ja mówię, diese, spokojnie, diese Pferde, byśmy Pferde, to samo, nie? A on, nein. No to wtedy mu po polsku przypomniałem życiorys jego matki i jak ręką odjął. On odczepił się, poszedł w cholerę, a ja sobie z spacerem gejen 15 kilometrów do domu pojechałem. No i po drodze miałem czas na rozmyślania. I to był jeden z przełomowych momentów w moim życiu. Chyba pierwszy taki prawdziwy. Bo jadąc sobie z tempem te 15 kilometrów, zastanawiałem się, co się stało z tym zwierzakiem, że on się zaczął nagle tak zachowywać. Znaliśmy się niedługo, na miesiąc, ale nigdy takich rzeczy mi nie robił. No był to taki, jak to mówią dzisiaj, do przodu wyrywający koń, mocny taki, pobudliwy, ale nigdy nie odpalała mu żadna palma. Potem się dopiero dowiedziałem od Zbyszka, że to samo się działo rok wcześniej, jak Zbyszek na nim jechał przed olimpijski kroc. Że też miał na stiplu problem i też miał na drogach ścieżkach problem. W końcu krosu nie skończył, bo się przewrócili na przeszkodzie. Zbyszek złamał obojczyk. Ale mi tego nie powiedział. No i od tego momentu, jak sobie tak zacząłem szukać odpowiedzi na pewne pytania, to doszedłem do wniosku, że ja muszę się dowiedzieć, jak to jest z tymi zwierzętami. Jak one funkcjonują i dlaczego czasami tak się zachowują, jak ten mój tenor, który wybrał sobie akurat taki moment, żeby mi to przekazać. No i tak się skończyła moja olimpiada, ale potem byłem jeszcze na dwóch i tam było całkiem inaczej. Dziękujemy bardzo. A więc proszę Państwa, przechodzimy dalej. Polska zajęła wtedy 10. miejsce, 18 ekip, 6 wyeliminowanych, wygrali Brytyjczycy. Jedziemy dalej. Tutaj z prawej strony mamy Marka Małeckiego na seniorze, a z lewej Jerzego Grabowskiego. Dlaczego? Bo proszę Państwa, w 1974 roku były Mistrzostwa Świata. Polska ekipa zajęła 6. miejsce dobre i to sprawiało dobre nadzieje, że wystartują w Montrealu na Igrzyskach Olimpijskich. Ale niestety 5 maja 1975 roku w wypadku samochodowym Jerzy Grabowski zginął na miejscu, a Andrzej Kubiak kilka dni potem zmarł z powodu obrażeń. No i potem, że tak powiem, stery nad kadrą WKKW przejął Andrzej Orłoś. A do Montrealu konie nie pojechały, bo piroplazmoza. Więc Montreal bez naszych zawodników. Wygrał wtedy Amerykanin Todd Coffin. 21 lat miał, jak zdobył złoty medal. Drużynowo Amerykanie przed Niemcami i Australijczykami. Znowu z Roy Croftami w składzie. Po Montrealu była Moskwa. No i tu, jeśli chodzi o Moskwę, to znowu długie przygotowania pod wodzą Andrzeja Orłosia i selekcja właściwie troszeczkę w takim stylu amerykańskim. Duże zawody w Białymborze i te wyniki tych zawodów w Białymborze potem jakby decydowały o składzie ekipy olimpijskiej. No i w tej ekipie był Mirosław Szłapka na Erywaniu. On zajął 6. miejsce. Jacek Wierzchowiecki na Bastionie pożyczonym od Jana Lipczyńskiego był 13. Stanisław Jasiński na Hangarze nie ukończył, a Jacek Danieluk na koniu Len też nie ukończył. Rezerwową była wtedy Anna Kuczyńska wtedy, prawda? Z Epiką. I to były zresztą niesamowite igrzyska, bardzo straszne igrzyska, zwłaszcza jeśli chodzi o WKKW, dlatego że tam wszystko był bałagan, strasznie źle wszystko przygotowane. Do tego stopnia, proszę Państwa, że delegat techniczny Anton Biller złożył dzień przed rezygnację, bo nie chciał się jakby zgadzać na to, co się tam działo i nie chciał brać za to odpowiedzialności. A jeśli chodzi o naszych zawodników, znaczy w ogóle wyniki, ten cross był bardzo trudny, tylko 3 konie ukończyły wszystkie próby bez błędów na przeszkodach, ale nikt nie zmieścił się w normie czasu, wszystkie miały duże spóźnienia. No i wystarczy powiedzieć, że druga przeszkoda to była taka zresztą najtrudniejsza od początku. Na przykład Szłapka miał tak, wyłamanie na dwójce, potem za drugim razem jak koń skoczył, to on nie wysiedział, spadł. Potem miał jeszcze jedno wyłamanie.
czas 16 minut 56 sekund w krosie, a mimo to potem w sumie ostatecznie zajął wysokie 6. miejsce, więc tam zawodnicy kończyli z jakimiś kosmicznymi wynikami, jeśli chodzi o punkty karne. Jacek Daniluk na lnie miał wyłamanie na piątce, zakinował się na 8 i konia, a ponieważ tam był właśnie tak kordon wojskowo-policyjny wokół krosu, nikogo nie dopuszczali, nikt nie mógł mu pomóc, bo nie dopuszczali innych ludzi. Minęła ileś tam minut, przekroczona została podwójna norma czasu i było po zabawie. Z kolei Jacek Wierzchowiecki miał upadek na tej dwójce, potem jeszcze wyłamanie, potem na osiemnastce koń mu zawisł. Tam akurat jakiś sędzia zagraniczny był i powiedział, że można pomóc koniowi zejść z tej przeszkody, więc ściągnięto konia i Wierzchowiecki dokończył z dwoma upadkami, no bo musiał zsiąść za tym drugim razem, czyli były dwa upadki. I też miał jakąś tam kosmiczną przekroczenie normy czasu. Natomiast Stanisław Jasiński na hangarze, na tej dwójce zakończył karierę. 3 razy u koń stanął i w ogóle w związku z tym nasza drużyna nie została oczywiście sklasyfikowana. Wygrali Rosjanie przed Włochami i Meksykiem. No i tak się zakończyły te igrzyska w Moskwie. Słuchajcie, przepraszam Państwa, ale miałem zaszczyt być szefem ekipy na igrzyskach w Moskwie. Zresztą 3 ekip, bo wtedy 3 startowały. I 2 słowa, jeśli chodzi o warunki, jakie stworzono w UK Kawistą. Świętej pamięci Andrzej Orłoś, jak tylko wrócił z olimpiady, udzielił wywiadu, który się do dzisiaj nigdzie oficjalnie nie ukazał, chociaż wisi w tej chwili bardzo ciekawy materiał właśnie na stronie Państwa Boberów. Warto przeczytać. Pan Andrzej Orłoś opisał wszystkie te nieprawidłowości, które się na igrzyskach działy i było to po prostu skandaliczne, to co Marek przed chwileczką powiedział. Myśmy z panem Orłosiem uczestniczyli we wszystkich odprawach przed rozpoczęciem rywalizacji i przychodzili ci dostojnicy z tego komitetu organizacyjnego, wysłuchiwali od nas i od ekipy włoskiej. Szefem ekipy włoskiej był zresztą zawodnik, który wygrał te igrzyska WKKW. Oczywiście w żadnym innym języku poza włoskim nic nie mówił, więc im po włosku przekleństwa wszystkie mówił pod adresem Rosjan. To wszystko po nich spływało jak po kaczce. Następnego dnia przychodził inny dostojnik, też wysłuchiwał tych wszystkich żali. A one między innymi polegały na tym, że oni na naszych oczach wjeżdżali na próbę terenową, na tereny krosowe, gdzie nie można było żadnemu innemu zawodnikowi wjechać. Stały kordony wojska i nie wpuszczały, natomiast Rosjanie wszystkie przeszkody mogli sobie obskakiwać. No to już w ogóle było jednym wielkim skandalem i się kwalifikowało do odwołania tych igrzysk, bo takie są przepisy. Natomiast chcę 2 słowa powiedzieć o świętej pamięci Jacku Daniluku, który jak wiecie później niestety tragicznie zginął na krosie w Poznaniu. To, co zrobili Rosjanie, to było ewidentne wyeliminowanie najgroźniejszych przeciwników, ponieważ nasz zespół po ujeżdżeniu zajmował 3 pierwsze miejsca i oni mieli doskonałą świadomość, że Polacy są właściwie 100% faworytami do wygrania tych igrzysk, które są częściowo bojkotowane, bo tam rzeczywiście dużo państw nie przyjechało i my byliśmy bardzo zdecydowanymi faworytami, dużo większymi niż skoczkowie, którzy zdobyli wtedy 2 medale. I wtedy, kiedy ten biedny Len z Jackiem wjechał dosłownie pod Okser, oni po prostu nie dopuszczając nikogo, myśmy próbowali tam dojść do tego lna, aczkolwiek jak Państwo oglądacie zdjęcia z krosu Olimpiady Moskiewskiej, to jest przerażenie, bo po prostu były szpalery wojska i nikogo nie dopuszczano, nawet członków ekipy do swoich zawodników. I oni wiedzieli doskonale, że przekroczenie podwójnej normy czasu eliminuje nas zespół i mają nas, mówiąc szczerze, z głowy. I to konsekwentnie zrealizowali, ponieważ przestawiono chorągiewkę i ten biedny Len, który nie mógł się uwolnić, tam stał. Jak minęła podwójna norma czasu, nas dopuszczono, kiedy wtedy nam można było oswobodzić. Wiele rzeczy się działo, które są ciekawostkami, także zachęcam do przeczytania tego materiału, który wisi na stronie internetowej Państwa Boberów. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do następnych igrzysk. Los Angeles też bez Polaków. Tu 1 złoty medal Mark Todd na wałachu Charisma
I proszę zwrócić uwagę na miejsce drugie i trzecie. Karen Stevens ze Stanów Zjednoczonych na Benanturze srebro, a Virginia Holgey Lenk na Priceless brąz. I to były pierwsze medale olimpijskie indywidualne w WKKW zdobyte przez kobiety. Wcześniej była kobieta w Tokio, ale ona drużynowo, a tu indywidualnie. Zespołowo Amerykanie przed Wielką Brytanią i Niemcami. Jedziemy dalej. Seul. No i znowu. Tym razem polska ekipa się przygotowywała. Jak długo, Wojtku? Ile było zgrupowanie? 2 miesiące, no, a nie 1,5 roku. Już tak jest. No i wystartowali. Bogusław Jarecki na Niewiarzy, najlepszy z naszych w sumie, 12, 13 Krzysztof Rogowski, obecny tutaj na Alkierzu, 21 Rafalak na Dźwinogrodzie i 33 obecny tutaj Eugeniusz Koczorski na Idrysie. I tu warto, proszę Państwa, przypomnieć, że na igrzyska pojechał jeszcze Piotr Piasecki z Y-kiem i właściwie on był chyba tą postacią, tą parą numer jeden w tej ekipie. Ale niestety koń po tej długiej podróży zachorował. To Janusz Okoński by tu mógł opowiedzieć, jak go próbował postawić na nogi, ratować, no ale nie udało się, koń był za słaby i Piotr Piasecki niestety nie mógł wystartować. I wszedł w to miejsce Krzysztof Rogowski, który był rezerwowym. Rezerwowym, bo rok wcześniej na Alkierzu nie ukończył Mistrzostw Europy. Ale przeczytałem, Wojtku, że ty powiedziałeś, że i tak, kto by wystartował, to zdecydował być jako trener po obejrzeniu krosu i po obejrzeniu tego krosu, gdyby Y był zdrowy, to by nie poszedł Idrys. Podobno, tak? W koniu polskim. To był Seul. No nie pamiętam. No, a jak było? To nie ja pisałem, więc nie powiem. Nie, no Piotr Piasecki, wszyscy go znamy. To był, do dzisiaj jest to chyba najbardziej doświadczony, z największą ilością przejechanych krosów człowiek w Polsce, więc wówczas też był to, no jakby żelazny kandydat do startu, bo Piotr to typ człowieka, który wszystko zrobi, żeby być po drugiej stronie. Tam jak Piotr wystartował, to wiadomo było, że on skończy. Żeby miał tego konia na plecach, niech to skończy. Ale Idrys był bardzo specyficznym koniem, co zresztą się później sprawdziło w następnych igrzyskach, na których też byłem, w Barcelonie, i to 2 miesiące. Były najlepsze 2 miesiące w moim życiu. I jeszcze mi zapłacili za to, ubrali porządnie i w ogóle było cudownie. I tam Idrys wystartował, Y wystartował. I na 74 konie startujące, po ujeżdżeniu był 72. W związku z czym, no, bo to był koń, no znowu, jak mówią, trudny, a ja dalej powtarzam, że nie ma trudnych koni, jest cała masa niedouczonych jeźdźców. Dlatego, no, uważam, że szczęśliwie się złożyło, że on rzeczywiście przechorował, a podróż była niesamowita, bo lecieli, konie leciały samolotem, a my z doktorem Okońskim, gdzie jest Januszek? Siedzi gdzieś tam. No, polecieliśmy z końmi razem. Pojechały konie do Frankfurtu nad Menem samochodem, a tam były przepakowane. Lufthansa woziła wszystkie konie z Europy, leciały Lufthansą do Seulu. I myśmy, udało nam się załatwić, że polecieliśmy razem z tymi końmi. Pełen samolot, taki Jumbo Jet 474, rura pusta, zapełniona samymi pojemnikami z końmi, takimi jak trailer, tylko bez kółek. Pełen samolot koni i my tam w środku. Bajobongo, lądowanie w Moskwie. My sobie siedzimy przy otwartych drzwiach, palimy Marlboro, a tam na dole ci z giwrami i im gul lata, a my może fajurę, nie? Cudowna podróż potem nad całą Syberią przy pięknej widoczności 10 tysięcy, na pułapie 10 tysięcy wszystko było widać. No i ten koń niestety tej podróży, bo to wśród koni się też zdarza, to co u ludzi, tak zwana choroba lokomocyjna. On wylądował, zaczął gorączkować i został w domu. Pojechał Krzysiu na Alkierzu i jak widać nieźle to wyszło.
A jeszcze ciekawostka, przepraszam, a propos Seulu. Tu siedzący geniu Koczowski na Idrysie, hodowli Stara Miłosna. Myśmy mieli wtedy konie bardzo dziwne, bo na przykład Idrys wyhodowany w klubie w Legii, nie jakieś importy kupowane, Bóg wie skąd, z Australii czy tam z Nowej Zelandii za miliony złotych, tylko nasze rodzime koniki no, startowały. I geniu miał takie pecha, że w czasie, jak on jechał czworobok, Geniu, nie wiem, czy pamiętasz, jak to było, jak jechałeś czworobok, to nagle na trybunę weszło kilkadziesiąt przedszkolaków, wszystkie ubrane w żółte pelerynki, bo padało. I ten Idrys cały czas obserwował, co te żółtki tam się przemieszczają, gdzie one będą. I średnio cię słuchał wtedy na czworoboku. Było tak? No, rzecz. Więc pamięć mam dobrą. A powiedz jeszcze, czy to prawda, że tak, bo polska ekipa w sumie zajęła czwarte miejsce, ale to była cross z dużą liczbą przeszkód alternatywnych, bo to już ta moda już wcześniej była na poprzednich igrzyskach i nasi mieli dyspozycję od ciebie jechać łatwiejszymi wariantami, nie wszędzie, a ci niektórzy najtrudniej, no, najpoważniejsi kandydaci, Amerykanie, czy na przykład Francuzi, którzy w sumie zajęli szóste miejsce, trochę się wykruszali na tych trudnych przeszkodach. To już wyjaśniam. Jest coś takiego jak taktyka. Jak przeanalizowałem sobie, kto tam będzie startował i jakie potęgi, to doszedłem do wniosku, że my nie mamy szans z nimi walczyć, bo po prostu nie mamy, bo na wyhodowanych gdzieś tam w Starej Miłosnej konikach czy innych mamy konkurować z takimi potęgami, jak to widać na tych. Więc oni będą jechać na całość, bo jest tam kilka ekip bardzo mocnych. A my musimy skończyć, jak najlepiej, ale skończyć. W związku z czym obraliśmy sobie taką taktykę, że jedziemy niektóre przeszkody, jedziemy alternatywą, co dawało zwykle tam jakieś sekundy dłużej się jechało, ale bezpieczniej. A tam, gdzie się dało, jechaliśmy na wprost i tak oni jechali. I dzięki temu wszyscy byli w domu. Byliśmy, dwie ekipy skończyły w komplecie, medaliści kończyli po trzy konie. Jeden odpadał, bo coś się z nim tam po drodze wydarzyło. A my i Koreańczycy skończyliśmy całą ekipą, czyli wszyscy, którzy wystartowali, wszyscy dojechali do domu. A Koreańczycy to też jest niezwykła historia, nie wiem, czy będzie czas, żeby opowiedzieć o południowych Koreańczykach. No i proszę Państwa, to czwarte miejsce to najlepszy wynik jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie naszych WKK-istów w tej historii powojennej oczywiście. A propos tych wspaniałych koni, na przykład Niemcy, którzy wygrali, to mieli dwa importy brytyjskie, Justin Tim i Uncle Todd, kapitalne konie, bo byłem na tych igrzyskach, pamiętam te konie, wspaniałe. Marcin mi przypomniał. Rzeczywiście, teoretycznie mieliśmy szansę na brązowy medal. Wprawdzie różnica między trzecią ekipą a nami była dość duża, jeśli chodzi o punkty, ale spośród trzech koni angielskich jeden koń był bardzo wątpliwy. Miał potężnego krwiaka i jak zaglądaliśmy, jak on się zachowuje przed przeglądem tym niedzielnym, to widać było, że będzie problem. Jak to mówią, nie był czysty, albo jak niektórzy mówią, znaczy. Tylko ja nie wiem, co to znaczy, ale mówią, że znaczy koń. Więc tak było z tym koniem. I jak się przegląd rozpoczął i jak się pojawiła ekipa angielska, to jakimś trafem wśród komisji tej sędziowsko-weterynaryjnej pojawiła się księżniczka Anna, która była wtedy prezesem Międzynarodowej Federacji. No tak, a koń jakoś tam przekusował, powiedzieli okej i poszedł. Nie? No, czwarte niby pechowe, ale też niezłe. Proszę Państwa, a propos, na jakich koniach startowali? Krzysztof Rafalak na Folblucie, Mosznianskim po Masisie, Eugeniusz Koczorski na Idrysie, tak jak powiedział Wojtek, koń wyhodowany w Legii, ale po Folblucie Patryk. Bo to wszystkie albo były po Folblucie, albo po Folblucie. Rogowski na Alkierzu, Posadowskim po Lorisonie po Folblucie, no a tam widzieliśmy wcześniej Niewiarze. I przechodzimy teraz do Barcelony. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Barcelonie z kolei kadrą się zajmował Janusz Bobik. I w Barcelonie startowało naszych czterech zawodników. Wszyscy
ukończyli, ale niestety te miejsca były dość dalekie. Okazało się, że te czasy, znaczy to było też te alternatywne przeszkody, ci lepsi wybierali te trudniejsze warianty, słabsi alternatywy, tracili czas i te wyniki z krosu na ogół były spore, spore spóźnienia, nawet jeżeli nie mieli błędów na przeszkodach. I tak na przykład Jacek Krukowski na Ibisie nie miał błędów, ale za czas 74 punkty. Piotr Piasecki na Y, tak jak wspominał Wojtek, w ujeżdżeniu fatalnie, w krosie 51,6 za, tylko za przekroczenie normy czasu. Fant 73,2 za przekroczenie normy czasu. Hutor już miał jakiś błąd, bo miał ponad 107 punktów w samym krosie, więc te miejsca były dość odległe i przełożyło się to na 9. miejsce drużynowo. Dużo kraju startowało, niewiele było wyeliminowanych. Ten cross był dosyć, nie był taki bardzo, bardzo trudny. Y, Colombo, po Colombo z Rzecznej, a Fant po Polonezie z Nowielic. No a to jest Jacek Krukowski na Ibisie, tylko oczywiście nie jest zdjęcie z Barcelony, a Ibis był po Dakocie, matka półkrewka żołędnicka. Tak się skończyły Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Nie, bo naprawdę mam dwie bardzo fajne, ciekawe rzeczy a propos Barcelony. Bo mnie się udało znaleźć w takiej międzynarodowej grupie eksperckiej, którą FAI wyznaczyło i zaprosiło nas do Barcelony na miesiąc przed Igrzyskami i mieliśmy za zadanie wesprzeć Hiszpanów w przygotowaniu tej konkurencji, bo oni nie mieli żadnego doświadczenia, nigdy nie robili takich dużych imprez bukakowskich. I myśmy przez cały miesiąc pracowali na rzecz organizacji tego WKKW, a potem, ponieważ już tam byliśmy na miejscu, zostawili nas na całe igrzyska i wyznaczano nam różne zadania sędziów technicznych, stewardów. Także miałem całe igrzyska jeździeckie obejrzałem bardzo bliska, robiąc różne tam rzeczy. A ciekawostki są takie. Po pierwsze, Ibis Jacka Krukowskiego to był pierwszy prywatny koń, który wystartował w Igrzyskach Olimpijskich. Jacek był jego właścicielem wtedy. Jest tam, stoi. No. A druga rzecz, to jest to, co ja tam przeżyłem, zobaczyłem przy organizacji takiej wielkiej imprezy. Budując cross, tam wtedy był delegat, tym budowniczym był Niemiec, ten bardzo znany, zaraz sobie z nazwiskami to jest problem. Zaraz sobie przypomnę, on już nie żyje. W każdym razie na tydzień przed dniem tym głównym, czyli przed sobotą, kiedy się jedzie próbę terenową, było coś, czego ja w życiu nie widziałem, to nigdy w życiu nie przypuszczałem, że takie coś może być. Chociaż organizowaliśmy w Polsce już wtedy dość duże imprezy WKKW-owskie i nikt nie słyszał o czymś, co się po angielsku nazywa rehearsal, czyli próba. Tydzień przed sobotą tą główną była generalna próba dnia sobotniego, gdzie wszystko było tak, jak ma być za tydzień. Czyli były oczywiście wszystkie odcinki przygotowane tak, jak mają być. Wszyscy na miejscach. Sędziowie, obsługa, karetki, helikoptery, łączność, telewizja. Wszystko było tak, jak ma być za tydzień. Tylko nie było jeźdźców. A wiecie Państwo, co było zamiast jeźdźców? Nikt tego nie przypuszczał. Motocykliści. Była grupa motocyklistów, którzy startowali z boksu startowego i jechali po trasie krosu. I jak omijał przeszkodę i jechał dalej, to sędzia z tej przeszkody meldował, że skoczył na czysto, pojechał. Jak się zatrzymywał, to wręczał sędziemu karteczkę. Na karteczce było napisane: koń upadł, zawodnik nieprzytomny. I sędzia musiał natychmiast zareagować tak, jak będzie reagował w tym dniu właściwym, czyli wezwać odpowiednią pomoc. Tam poleciał helikopter, czy karetka, czy coś. Tak jak to się działo. Tam ludzie rozumieli, że to jest tak
piękna widowiskowa impreza, ale tak niebezpieczna, że czasami sekundy decydują o życiu. Ja przeżyłem w Jaroszówce na Mistrzostwach Polski Seniorów taki przypadek, który nie zapomnę go do końca życia. Jak mój jeździec na ostatniej przeszkodzie krosu z uśmiechem na gębie, bo to były pierwsze jego mistrzostwa, i jechał na czysto i miał tylko jedno doskoczenie, jak pojechał na tą ostatnią, to mnie włosy dęba stanęły. Oczywiście koń zahaczył, wywinęło go, jeździec spadł, koń spadł na niego. Ja podbiegłem, patrzę, krew uszami i nosem. Więc krzyczę: karetka. Cisza. Karetka stoi 50 metrów dalej, tylko kierowcy nie ma. A tu człowiek na moich oczach kończy żywot. Wiecie Państwo, co to jest krew uszami i nosem, nie? A karetki nie ma. Nie? Po pół godziny znajdują kierowcę, który poszedł na orężadę. Nie? Tam tego by się nie miało prawa coś takiego wydarzyć. Tam wszystko było przygotowane do ostatniego guzika, żeby było, żeby potem ten wypadek w Jaroszówce skończył się na szczęście pomyślnie. Chłopak żyje do dzisiaj, mieszka w Dżonkowie i wszystko jest okej, ale były momenty, jak to się mówią. Tylko dlatego, że zabrakło wyobraźni, zabrakło przygotowania. A tam wszystko było przygotowane. Dziękuję. Teraz Marcin. Tak, bo mieliśmy co prawda osobny punkt wspomnienia i myślę, że one będą, ale teraz przy każdej olimpiadzie coś się każdemu z nas przypomina. Ja trzy rzeczy chcę wam opowiedzieć. Pierwsze o świętej pamięci Jarku Bachurze. Wspaniałym miejscu, niestety szedł za wcześnie z tego świata, ale on na Hutorze kończył kros bez żadnej podkowy. Wszystkie podkowy zgubił na krosie. Więc dla tych, którzy wiedzą, co to jest, to uważam, że czapkę trzeba zdjąć przed tym, że w ogóle ukończył ten kros. Druga sprawa związana jest z szefem polskiej, kiedyś polskiego sportu, świętej pamięci też Stefanem Paszczykiem. To był człowiek, który odpowiadał za przygotowania olimpijskie Hiszpanów. On został zakontraktowany jako odpowiedzialny za przygotowanie całej ekipy hiszpańskiej, wszystkich dyscyplin sportu. Hiszpanie wiedzieli, jaki to jest fachowiec. Jego zatrudnili chyba 4 lata przed olimpiadą albo 3. I on zaplanował, ile medali Hiszpanie mają zdobyć na igrzyskach, i się spełniło w 100%. On został po śmierci w ogóle odznaczony najwyższym hiszpańskim odznaczeniem przez króla Hiszpanii. Niesamowity człowiek. Myślę, że dzisiaj jeszcze dwa słowa o nim też powiem przy okazji omawiania Atlanty. I trzecie wydarzenie to dotyczy tu stojącego Jacka Krukowskiego, bo obiecałem to na poprzednim spotkaniu, jak dojdziemy do WKKW. No taka historyjka śmieszna trochę, zabawowa, ale mam ją do dzisiaj w oczach. Jest dzień otwarcia igrzysk, czyli no uroczystość wspaniała. Wszyscy znacie otwarcie olimpiad, jaka to jest oprawa. Jest taki zwyczaj, że z wioski olimpijskiej, gdzie wszyscy mieszkają, autokary się przygotowują, tam jest wyznaczona godzina, kiedy wszyscy się muszą stawić, nie tylko naszej ekipy, ale wszystkich ekip, tam nie wiem, około 200 państw. I słuchajcie, jest taki moment, że my już prawie że stoimy przy tym autokarze i brakuje kogo? Jacka brakuje. I cała kawalkada w wiosce olimpijskiej stoi, bo nie ma Jacka Krukowskiego. Mnie wstyd. Mnie oczywiście opieprzają za przeproszeniem ci, którzy mówią, jak to nie dopilnowałeś. Ja latam po tej całej wiosce olimpijskiej, wpadam do zakładu fryzjerskiego, a tam Jacuś ukochany siedzi w fotelu, 3 fryzjerki koło niego i go strzygą. Ja mówię: Jacek, no oczywiście tam jakieś przekleństwo pewnie z moich ust padło, a Jacek mi mówi tak: panie Marcinie, ja jestem na olimpiadzie, ja muszę wyglądać jak człowiek. Ja mówię: Jacek, no ale mogłeś to zrobić wcześniej. No w każdym razie awantura była niezła, ale w każdym razie się skończyło wszystko pomyślnie. To tyle, dziękuję. Dobrze, proszę Państwa, kontynuujemy. Atlanta, tu była duża, duża rewolucja. Mianowicie MKOL wymusił na FAI, że nie może być czegoś takiego, że 2 medale za 1 wysiłek, bo jeździectwo, WKKW i pięciobój, to były takie dyscypliny, startują zawodnicy indywidualnie, a drużynowo to się sumuje wyniki tych zawodników startujących indywidualnie. I poprzednio tak było, nikomu to nie przeszkadzało, ale MKOL powiedział, że tak nie może być i w związku z tym w Atlancie organizatorzy podjęli się olbrzymiego wyzwania, bo to trzeba było stworzyć dwa krosy i osobny był konkurs indywidualny, a osobno drużynowy. Oczywiście
Niektórzy, którzy mieli na przykład tylko jednego dobrego konia tej klasy, to musieli wybrać albo to, albo to. A niektórzy mieli po dwa, mogli pojechać i tu, i tu. No i poza tym w Atlancie jeszcze po raz pierwszy wprowadzano coś takiego. Jak zawodnik nie kończył krosu, na przykład wyeliminowany, potem wiadomo, nie jechał skoków, ale nie była, drużyna nie była wyeliminowana, tylko dostawał ten zawodnik 1000 punktów. W miejsce tego zawodnika było 1000 punktów. Powiedzmy, jeden kończył, tam miał 50 coś, drugi kończył, miał 70 coś, trzeci nie kończył, miał 1000, czwarty nie kończył, miał 1000. Ale od tego momentu nie ma, że drużyny są niesklasyfikowane czy wyeliminowane. Wszystkie drużyny są klasyfikowane, tylko niektóre mają już bardzo, bardzo duży bagaż punktów. No i wtedy też waga obowiązkowa z siodłem zeszła z 75, ta minimalna, do 70 kilometrów. I w konkursie... kilogramów. W konkursie indywidualnym wygrał Blythe Tate na Ready Teddy, kapitalnym folbucie, a z naszej drużyny jechał Piotr Piasecki na klaczy Lady na Łęczowianka. No niestety nie ukończył krosu, w trakcie zrezygnował. Start drużyny naszej, bo inni zawodnicy startowali w drużynie, był bardzo, bardzo nieudany. Ukończył tylko Bogusław Jarecki na bałachu Polisa, kupionym zresztą w Anglii wcześniej, specjalnie na potrzeby olimpijskie. Bogusław Owczarek na Askarze. Świetny występ w czworoboku, kapitalny czworobok, a potem eliminacja na drogach, ścieżkach, bo pomylił. No to jest coś, rzecz niebywała, bez precedensu, wręcz bardzo wstydliwa. A Aspałowicz na hazardzie i Rafał Chojnowski na klaczy Viva nie ukończyli krosu, byli wyeliminowani. No i wygrali wtedy Australijczycy przed Amerykanami i Nową Zelandią. To samo powtórzyło się w Sydney. Tam już Polaków nie było, ale tu też były dwa krosy. Sekundeczkę. I tylko zwracam uwagę, proszę Państwa, że to były pierwsze igrzyska na że zawodnik, jadąc w dwóch różnych konkursach, mógł zdobyć dwa medale. Amerykanin David O'Connor wygrał złoty medal na koniu custom made, a drużyna amerykańska zdobyła brązowy medal i w tej drużynie on był też, tylko na innym koniu, na koniu Giltage. I to samo Andrew Hoy zdobył srebro indywidualnie na Swizzle Inn, a Australijczycy zdobyli złoto, on tam jechał na koniu Darian Power. To był piękny, siwy koń, pamiętam go bardzo dobrze. I to było też jakby potwierdzenie, że na ogół zawodnicy, jak mieli dwa konie, to tego lepszego wybierali do drużynowego konkursu, nie do indywidualnego. Jeszcze chciałem dwa słowa o panu Stefanu Paszczyku powiedzieć przy tej okazji, ponieważ to było kilka miesięcy pod koniec roku przedolimpijskiego. Stefan Paszczyk, który bardzo szanował naszą dziedzinę sportu i wiedział, że mamy od lat problemy z końmi, że mamy dobrych zawodników, natomiast zdobywamy kwalifikacje i wiadomo, że mamy nierówną rywalizację z krajami zachodnimi. I zostałem wezwany do Ministerstwa Sportu, to był chyba październik albo listopad roku przedolimpijskiego. I pan Stefan Paszczyk powiedział: panie Marcinie, dajemy wam 100 tysięcy funtów, kupcie sobie konie, którymi będziecie mogli ewentualnie powalczyć jak równy z równymi. No niestety był to fatalny okres, ponieważ jest taki przepis, że konie od 1 stycznia roku olimpijskiego muszą mieć obywatelstwo zawodnika, który reprezentuje barwy danego kraju. Ale żeśmy zorganizowali wyprawę, kilka osób pojechało do Anglii i do Irlandii, zostały zakupione 3 konie, ale wiadomo, że to był najgorszy moment kupna, ponieważ ludzie wiedzieli, że za 100 tysięcy funtów to można kupić pół konia klasy olimpijskiej, a nie reprezentację całą. No tak się stało, jak się stało. 3 konie zostały kupione, z tego jeden bardzo szybko szedł z tego świata po przyjeździe do Polski. Do olimpiady dotrwał jeden koń Bogusia Jereckiego, Polisa. On się nazywał Walkabout Creek, jego pierwotna nazwa była. I to był jedyny koń, który skończył te igrzyska. Natomiast, tak jak Marek powiedział, to była straszna porażka naszego WKKW. I przeżyłem jeszcze jeden bardzo trudny moment, ponieważ myśmy byli nastawieni na wynik drużynowy. I wiadomo, że liderem zespołu był Piotr Piasecki z Lady na Łęczowianką. I w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że ten koń po prostu jest kontuzjowany, musieliśmy tego konia skierować na start indywidualny, co było oczywiście przyjęte przez kierownictwo polskiego sportu bardzo dziwnie. Podejrzewano nas, że coś kombinujemy.
I pamiętam taki moment, że wioska olimpijska była w środku miasta, natomiast olimpijska jeździecka była gdzieś chyba ze 40 kilometrów od Atlanty. I któregoś pięknego dnia, kiedy ja tam na tej odprawie powiedziałem, że Piotr Piasecki pojedzie indywidualnie, co zostało przyjęte właśnie bardzo negatywnie, patrzę, któregoś dnia przychodzi ekipa medyczna z doktorem Rusinem, świętej pamięci, i dwóch jeszcze asystentów, lekarzy medycyny, którzy nic z tego nizowego się zjawili w stajni i zaczęli badać tą Lady na Łęczowiankę, czy my coś nie ściemniamy. No oczywiście powiedziałem, żeby się za przeproszeniem nie wygłupiali, bo przecież też nam zależało na wyniku drużynowym i że świadomie żeśmy wyłączyli tego konia ze startu drużynowego i dając Piotrowi szansę, chociaż uważam, że do dzisiaj to była decyzja chyba bardzo, tak powiem, nierozsądna. Ten koń był kontuzjowany i małe były szanse, żeby Piotr ukończył. Zresztą się w połowie krosu wycofał. To, co tutaj już ktoś z was powiedział, to Wojtek, że Piotrek potrafił konia dosłownie przenosić nad przeszkodami i tak było. Ta biedna kobyła dojechała do połowy krosu i po prostu Piotrek doszedł do wniosku, że już dalej się nie da jej przenosić nad przeszkodami. To tyle było z tej Atlanty. Ja jeszcze jedno ostatnie też takie wspomnienie, dość smutne, ponieważ pierwszy raz zobaczyłem, jak doleciliśmy do Atlanty, Jacka Wierzchowieckiego na wózku, bo on wyjeżdżając stąd do pracy w Stanach był pełny, sprawny człowiek, tam się zresztą doskonale spisywał jako szkoleniowiec i dla mnie to był szok, jak go zobaczyłem na tym wózku inwalidzkim, ale poprosiłem Jacka, żeby pomógł chłopakom oglądać cross. I na tym wózku inwalidzkim musiałem podpisać za niego taki cyrograf, że go wpuszczają, że ja biorę za niego odpowiedzialność. I pech chciał, że dwie przeszkody przed końcem wysiadł akumulator, także musieliśmy tego biednego Jacka na tym wózku wynosić z tego krosu. Ale co jeszcze, i to już ostatnie takie wspomnienie, dosyć smutne, na takiej przeszkodzie, na której dostali niestety eliminację zarówno Rafał Chojnowski, jak i Artur Społowicz, dojeżdżamy do tej przeszkody z Jackiem, on jeszcze z zawodnikami nie ma kontaktu, tylko ze mną rozmawia i mówi: Marcin, tu się skończy polska ekipa. Ja mówię: Jacek, nie po to cię tu poprosiłem, żebyś mi mówił coś, co nie może się zdarzyć. Proszę cię, żebyś dał takie instrukcje, jak oni mają najeżdżać, żeby oni tą przeszkodę jednak pokonali. No i niestety wykrakał, bo na tej przeszkodzie obaj się skończyli. Proszę państwa, przechodzimy do następnych igrzysk Ateny. I teraz tak. Znowu spora zmiana. Już nie było dwóch krosów, jeden kros, ale po raz pierwszy krótki format, bez dróg ścieżek, bez stipla. Poza tym, a jak rozwiązano tę kwestię, że nie może być dwóch kompletów medali za jeden wysiłek? W ten sposób, że 25 najlepszych zawodników po trzech próbach, po ujeżdżeniu, po krosie i po parkurze, 25 jechało drugi parkur. Ale tylko ta 25, z tym, że mogło być tylko trzech z jednego kraju. Ten drugi parkur był już trochę wyższy, trochę trudniejszy. No i dopiero po tych drugim parkurze były wręczane medale indywidualnie. Dziwolągiem było to, że po pięciu zawodników mogło w ekipie startować. I zresztą nie tylko na tych igrzyskach, potem też to się jeszcze powtórzyło. Czyli to było tym bardziej dobre dla bardzo silnych krajów. Ale oczywiście liczyły się wyniki trzech najlepszych. No i kolejna zmiana, że rzutka na parkurze to 4 punkty, a wcześniej było 5. I teraz tak, polska drużyna się nie zakwalifikowała, ale była droga indywidualna. Poprzez ranking, zdobywanie punktów rankingu indywidualnym można było się zakwalifikować indywidualnie para, zawodnik i koń. I trzy polskie pary się zakwalifikowały. Kamil Reiner na Marengo, Andrzej Pasek na Dekalogu i Paweł Spisak na Weriuszu. I w związku z tym stworzyli drużynę, byli traktowani jako drużyna. Chociaż te inne, silne startowały w pięcioosobowych składach. Ale to były igrzyska przez fachowców, na przykład William Fox Pitt krytykował bardzo ten cross, mówił, że to jest najłatwiejszy cross w historii Igrzysk Olimpijskich. No i rzeczywiście był bardzo, bardzo łatwy. Proszę państwa, na 75 startujących, 55 nie miało żadnych błędów na przeszkodach. To jest taki odsetek, jaki się na igrzyskach nie spotyka, a 16 się zmieściło w normie czasu. Były tylko 4 eliminacje. Ale nasi zawodnicy mieliśmy takie sobie wyniki w ujeżdżeniu. Paweł Spisak miał upadek na przeszkodzie wodnej. No i w związku z tym drużyna była sklasyfikowana, ale niestety na ostatnim
miejscu. Wygrali Francuzi przed Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, a nasi zawodnicy startowali. Pasek na dekalogu o chabskim Anglo-Arabie po Arkusie. Marengo to był z kolei kolejny posadowski po Folbucie po Cisoniu, a Weriusz Nowielicki, ale też po Folbucie po Chyszowie. No i następne Igrzyska Olimpijskie Hongkong. Znowu się drużyna nie zakwalifikowała, ale zakwalifikowało się indywidualnie dwóch zawodników. Paweł Spisak na Weriuszu i Artur Społowicz na Wagu. Tu mamy go na zdjęciu. I proszę Państwa, Artur Społowicz miał w krosie wyłamanie i tam ponad 50 punktów za czas i sporo też błędów na parkurze. Zajął w sumie 52 miejsce. A Paweł Spisak na Weriuszu był 27 po ujeżdżeniu, potem 34 punkty za czas, bo norma była 8 minut, a on miał 9,25, więc też ten czas nie był taki rewelacyjny. I po próbie terenowej był 33, ale parkour przejechał na zero, zakwalifikował się do tej 25, jechał drugi parkour, znowu go przejechał na zero, znowu awansował troszkę i ukończył na 19 miejscu. Także to był po Seulu, gdzie Jarecki był 12 na Niewiarze, a kolega Rogowski na Alkierzu 13, to był dobry, kolejny dobry wynik indywidualny. Drużynowo wygrali Niemcy przed Australijczykami i Wielką Brytanią. No i znowu mogło startować po 5 zawodników, liczyło się tylko wyniki 3 najlepszych. Kolejne Igrzyska Olimpijskie, Londyn. To był pierwszy sukces Michaela Junga na samie, pierwszy złoty medal, bo potem zdobył drugi. Tu startował tylko Paweł Spisak na Wagu. Przejechał ujeżdżenie, przejechał cross, ukończył cross. Mówił potem, że w crossie mu się parę razy koń poślizgnął, w związku z tym nie forsował tempa. Jeśli ktoś widział relację, to Michael Jung, tam był mocno pagórkowaty teren. Michael Jung na samie zasuwał tak, że naprawdę no, ile noga, która może. I przejechał na czysto, zmieścił się w normie czasu, dlatego między innymi zdobył ten złoty medal. Ale WAG, jak był przegląd przed skokami, został skierowany do holding boxu, nie był wyraźny, no i sam zawodnik go wycofał i w związku z tym igrzysk tych nie ukończył. Wygrali Niemcy przed Wielką Brytanią i Nową Zelandią. Kolejne igrzyska, Rio de Janeiro. Tu z kolei znowu tylko indywidualnie się zakwalifikował Paweł Spisak z Banderasem. Ciekawostka, koń prywatnej hodowli pana Romana Drabińskiego po Ogierze Westfalskim Morawia, matka Folblutka Babilonia pod Jape. Tu Michael Jung zdobył drugi złoty medal, a Paweł Spisak po prostu miał upadek na trasie krosu. Upadek to oznaczał eliminację i niestety tych igrzysk olimpijskich nie ukończył. No i drużynowo w Rio de Janeiro wygrali Francuzi przed Niemcami i Australijczykami, ale w Rio już było tak, że jechało 4 zawodników, nie 5. Poprzednie 2 igrzyska jechało 5, tu jechało 4, wyniki liczyły się 3. Proszę zwrócić uwagę, jak dużo ekip ukończyło normalnie, tylko Stany Zjednoczone i Rosja miały powyżej 1000 punktów, czyli według dawnych przepisów byłyby wyeliminowane. No i proszę Państwa, ostatnie igrzyska, jakie się odbyły ostatnio, Tokio. Paweł Spisak z Banderasem no, miał nadzieję, że wystartuje w 5 igrzyskach olimpijskich. Niestety koń nie przeszedł pierwszego przeglądu weterynaryjnego i w związku z tym rezerwowy Jan Kamiński wszedł do tej 3-osobowej drużyny. I on jedyny ukończył. Obecna tu Małgorzata Cebulska na Czenaro była wyeliminowana w krosie, a Joanna Pawlak, także obecna na klaczy Fantastic Frida, ukończyła cross, ale zdaje się, że klacz miała co najmniej jednej podkowy albo więcej, tak? No i potem to się odbiło, bo na przeglądzie przed skokami została odrzucona, niedopuszczona, jednak to pokonywanie tak dużego odcinka krosu bez podków odbiło się na ruchomości, że tak powiem, tej klaczy. W związku z tym nasza drużyna. Proszę Państwa, ważna sprawa. Mianowicie wygrali Brytyjczycy przed Australijczykami i Francuzami. Polska drużyna sklasyfikowana na 13 miejscu. Za nami jeszcze Szwajcarzy i Tajlandia, czyli tam jeszcze więcej zawodników nie ukończyło.
Ale te przepisy, te reguły, które tam obowiązywały, będą obowiązywać teraz w Paryżu, więc warto sobie to przypomnieć. Bo to znowu jest nowość. Zawodnik mógł na przykład nie ukończyć ujeżdżeniu i jechać dalej. Jakby na przykład był wyeliminowany na ujeżdżeniu, dostaje 100 punktów i jedzie dalej. Jedzie cross, jedzie parkour. Jeżeli nie kończy crossu, dostaje 200 punktów, ale jedzie skoki. To jest nowość. Ale w trakcie można było wymienić jakąś parę, tylko wymiana wymagała, znaczy była obciążona 20 punktami karnymi. Więc jak drużyna była czteroosobowa i jeden koń, zawodnik byli rezerwowymi, w razie czego mogli być wymienieni w trakcie, tylko to kosztowało 20 punktów. No więc takie zasady będą też obowiązywać w Paryżu. I to wszystko, to dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję kolegom za pomoc. Dziękujemy bardzo, Marku. Mam taką propozycję, bo w tej chwili w program przewidywa, żebyście Państwo wysłuchali ewentualnie wspomnień zawodników, bo jest na sali kilka osób, które startowały w olimpiadach i chciałbym, żeby chociaż się tu pokazały i jeżeli mają coś do powiedzenia, to bardzo bym chciał. A przede wszystkim zwracam się do Mariana Kozickiego, tu siedzącego, który co prawda, jak wiecie, jest skoczkiem przez całą prawie karierę, ale jest jedynym żyjącym uczestnikiem Igrzysk Olimpijskich w Rzymie. Marian, bardzo cię proszę, żebyś dwa słowa powiedział o swojej przygodzie pierwszej olimpijskiej, ponieważ Marian pojechał jako opiekun koni do Rzymu. Marianku, bardzo cię proszę, żebyś był pierwszy, który coś na ten temat powie i wyjaśni nam sprawę, dlaczego musieli startować na koniach rezerwowych. A po Marianie bardzo bym prosił, żeby Janek Skoczylas, Gienek Koczorski, dziewczyny, które ostatnio olimpiadę skończyły i żeby chociaż dwa słowa podzieliły się swoimi wspomnieniami. Bardzo proszę, Maria. Nie bardzo mam coś ciekawego do powiedzenia z tego zgrupowania. Trwało to dwa lata niecałe. I no tam ciężko było, bo trenerem był pan Kon, major Kon, ale wszystkie krosy, wszystko budował pan Orłoś. Pan Orłoś. No to były takie krosy budowane, no, że się to przejechał, to koń to skoczył, no to trzeba było jakieś cuda. I były w zakładzie treningowym takie, Józek, ty to wiesz, takie te grubaski karę, na wiosce był hodowane, w zakładzie treningowym. I była taka góra, a na dole tam rzeczka płynie. To sosna była ścięta, taka z 15 metrów. I te dwa konie na górę musiały to wciągnąć i się skakało przez tą sosnę i w dół, ale w dół było tak, że konie nie mogły galopować, wjechały, przeszkoda przy tej rzece, żeby to przed tą rzeczkę skoczyć. No to było wszystko dobrze, ale na wiosnę to tak słońce tak świeciło na to i to tak gdzieś tam z 5 centymetrów już tak odpuściła ta ziemia, albo spodem był zamarznięte. Jak ten koń przed to skoczył, to jechał tak do tego i zatrzymywał się na tej przeszkodzie, tam przy tej rzece. No ale co się nie da. Tak, to były takie, później no to tak, też takie były ciekawe rzeczy. Wąwóz taki był, przeszkoda taka, jak tutaj Marek pokazywał, ten szwedzki taki skok. I to się tak jechał, w ten czas jechał Marian Babierecki, Orboś, Marek Roszczynialski na gafmę. No i ona tak ponosiła trochę.
No i tak trzeba było tam pogalopować. I lasek był taki na wysokości 4 metrów, może tam 3 metry. No i tak rano, gdzieś koło 9 godzinie to było. Jeszcze tak w nocy deszcz padał. No i tak ta gafma, ja by go tak podniosła, nie skręcił i tak wjechał w ten zagajnik. No to ona głowę opuściła i maszerowała tak. No ale nie ma go tak długo, nie ma, a major stał z boku na bryzce. W końcu wyjechał, cały mokry, w ogóle nie widać człowieka w ogóle. Zatrzymał się i mówi, ale tego nie powtórzę, i mówi do majora: panie majorze, ona się grzeje i mnie nosi. A pan major tak spokojnie mówi: ona się grzeje, bo poczuła na sobie, a dalej nie powiem, co. No i dalej. No to były takie. No i to minęły te treningi. Przyszła do wyjazd do olimpiady już. Był taki pan w Wrocławiu. Nazywał się, mówili na niego, pan profesor Bujik. Na temat tych koni, kulawizny, tych co dość dużym myśmy pojechali. A ja jeździłem rezerwowe konie, Klarysa i Wizmę. A konie podstawowe to był Krokosz, Wolt, Gafme i Wolbusz. Nie, w ten czas nie była ślepa. Możliwe. Nie pamiętam tego właśnie. No i konie trzeba kuć. To zawołali pana profesora, przyjechał. A to był czas taki, co pan Bulik robił takie kopyta. Ciął kopyta, jak konie tam pękały, kopyta. No od kopyt był taki fachowiec. No i te konie wszystkie, 4 pokół. A te 2 konie, co je jeździły, rezerwowe. Ja się nazywam majster, tak kiedyś tak dobrze kuł. Ja się nazywam podkuwacz. Nie pamiętasz? W latach 60. Nie pamiętasz? Bardzo dobry podkuwacz. I ukuł te moje 2 konie, co jeździł, a tamte 4 kuł pan Bulik. Nie, jakoś nie pamiętam. I no mniejsze z tym już teraz. No i Krokosz i Gafmę to miała kopytka takie malutkie. I on te kopytka podciął, jak podciął. On nie miał temperatury, Krokosz, w Rzymie. One już wyszły z domu, co ma cały trochę. Zaszły tam, no miało to przejść po drodze, tylko te 2 konie moje nie kulały. Wolbusz nie kulał i Wolt też chodził, a te 2 miały kiepskie kopyta, no to... No i zaszły konie tam. Twardo było, gorąco, strasznie w Rzymie, to one przyszły, tam były chyba miesiąc czasu, żeśmy wcześniej byli nawet. Tam dość wcześniejśmy przyjechali na tę olimpiadę. Ta biała linia wypadła w ogóle w tych kopytach. Podkowy dzwoniły, konie obydwa kulały, nie było możliwości, żeby te konie wystartowały. I w tym czasie przesiedli się dopiero zgafmy na Wizmę, usiadł pan Marek Sznialski, a na Klarysa Orłoś. I taka była, a te 2 konie wypadły, po prostu kulawy były, nie miały możliwości wystartowania. Taka była tego historia. No i przeszło tak, jak przeszło rzeczywiście. Wizma przeszła daleko, bo przeszła chyba, miała 2 przeszkody do końca krosu. A Wolbusz tam gdzieś po drodze się przewrócił, tam jeszcze coś miał i nie skończył też. W parkurze Klarys, tam były jakieś linie, co nie można było linii przekroczyć. A Oroś tą linię przekroczył. I to z tego tam podobno było właśnie eliminacja. Ale później się odwołali nasi, no i to uwzględnili.
takie były. Jeszcze byłem na Mistrzostwa Europy rok wcześniej w Anglii, żeśmy byli. No i tam w Anglii to było dobrze właśnie, przyzwoicie przejechali. Dlatego był zakwalifikowali się do tej olimpiady. Także, że tam, no, Kwidzyń to była ciężka przeprawa była z majorem Konem i tam było mnóstwo koni, tam był Marian Kowalczyk, co skoki jeździł, jego konie były, co skoki chodził Pregor i Mitrydat. Tam były, no one później odeszły, no bo to był Fis, taki, nie wiem, znacie Fisa. Przecież to koń, który nie chciał, znaczy rób skakał, tylko do robu skakał. Też tam był. Tam były praktycznie wszystkie konie, te lepsze tak ze skoków, też były na zgrupowaniu WKKW. Na później nie podobały mi się te skoki, te WKKW bardziej, bo dużo było pracy, a mało startów. Bo kiedyś było tak, jak miałeś konia na skoki, to jechałeś skoki. Jechały mistrzostwa WKKW w Sierakowie, skończyły się mistrzostwa, wsiadałem w pociąg, jechałem do Opola na skoki, bo tam konie poszły dwa moje na skoki. I tak to wyglądało. A później się zrobiło to WKKW i skoki z osobno. Marian Babierecki wygrywał mistrzostwa Polski WKKW, jechał mistrzostwa w skokach, wygrywał mistrzostwa w skokach. Tak samo zresztą mi Orłoś. I to by było tyle. Mariana poprosimy za miesiąc, żeby poopowiadał swoje przygody z trzech olimpiad, gdzie startował jako skoczek. Bardzo bym prosił w tej chwili olimpijczyków, tak jak widzę Giemniak Koczorski, bardzo proszę przyjść, Krzysio Rogowski, Jacek Krukowski, dwie dziewczyny, Małgosia Cybulską, Jasie Pawlak, chodźcie, pokażcie się tutaj, bo nie wszyscy was widzą. A Jasiu, no przepraszam, Janek, przepraszam, chodź kochany, Jasiu. Ja bym teraz oddał mikrofon, tak jak tu siedzę po kolei, żebyście każdy z was, żeby chociaż dwa słowa powiedział o swoim. Ja właściwie to zacznę tak jak każdy olimpijczyk, znaczy ktoś, kto dostąpił zaszczytu reprezentowania danego państwa, być na olimpiadzie, więc właściwie to jest niepowtarzalne wrażenie, gdy się jest między tymi sławami, tymi najlepszymi, gdy się przechadza po wiosce olimpijskiej. I tutaj jeszcze nie mają medali, ale wiadomo, że za chwilę będą mieli medale. Jest taka cudowna równość. I właściwie wszyscy się kochają. No to jest naj... No później już ten wyjście na oczywiście otwarcie olimpiady też bardzo mocne wrażenie. Czuje się na początku takim kimś malutkim między tymi olimpijczykami, a później tak z każdym krokiem tak się rośnie. Ja też tutaj jestem, też będę walczył powiedzmy o ten najlepszy wynik, o złoto. A tak po prostu złota to tak wspomnę tylko, że po ujeżdżeniu ja miałem 20 punktów straty do złotego medalu. No i tutaj wychodzi brak doświadczenia u konia i mojego. Tak sobie pomyślałem, cóż to jest 20 punktów? Przecież tam, kurczę, przy tym dystansie krosu, steeple, to wszystko można nadrobić. No i zapłaciłem za... Może inaczej, nie posłuchałem trenera. No, właściwie od tego powinien zacząć. Który powiedział, że opanuj się, gdyż wiedział, że ja tak raczej lubię mocno jechać. Nie szalej, ty masz ukończyć. Well, byłem zły. Dlaczego trzeci? Bo wiadomo, że ten trzeci musi ukończyć. A ten czwarty jedzie, jest ten, który ma walczyć już o wszystko. No, ale stał się jak się stało. I Wojtek wspominał o wodzie, gdzie ja sobie wymyśliłem, że o koniku, że przejechałem klasę N na nim, później poważne to było, będzie S w Białym Borze. Tak to doktorzy od jazdy
sztuki jezieckiej mówią, że tam dostałem, przypieli mi, przybili ostrogi olimpijskie. I później to już była olimpiada, czyli właściwie zero doświadczenia. Ja doświadczenie miałem bardzo zbliżone do niego, że tego typu cross to ja pierwszy raz w życiu jechałem, a tak to były jakieś tam próby, przymiarki do crossu. Właściwie to bardziej chodziło o odczucie, jak się, żeby nie być takim kaczątkiem na zawodach międzynarodowych, żeby się nie, po prostu nie bać, nie stresować. No ja bym to nazwał, jedni nazwę to stres, a ja to nazywam, że po prostu mają pietra. No i w każdym razie dojeżdżam do tej wody i sobie wymyśliłem, okej, tam było na dwie fule, palisada, zeskok w dół do wody. No i tak sobie spokojnie najechałem, ale pasowało, musiałem dodać, bo pasował odskok. No i co? Ja myślałem sobie, konik sobie zrobi jeszcze jedną fulkę, doda. On odważny, odpalił i dobrze, że trzymałem za wodze, wiedziałem, w którą stronę wychodzić. Tak, jak Wojtek wspomniał, tam były głębokie te wody. To był mój brak doświadczenia. Pokazało, że... A drugi upadek to mój był przedziwny, dlatego że wszystko szło bardzo fajnie. Jeszcze tak śmiać mi się chciało, gdy był odcinek jakiś dłuższy, więc koledzy skoczkowie, czy ci, którzy już przyjechali, trenerzy rozmieszczeni byli na trasie i tam próbowali w jakiś tam sposób pomagać. No jak ja, było to połowa krosu, konie doskonale przygotowane, że nic, tylko proszą o to, żeby jeszcze mocniej, szybciej. No i tak sobie pozwoliłem sobie, żeby sobie tam pojechać, bo były to cztery kombinacje tam były w połowie krosu. A koledzy tam wyskakiwali na trasy, machali mi rękami, że przecież krzyczą, zabije się, zwolnij. Dobra. Efekt był tego taki, że byłem dumny i blady, gdy w Writer Review i San Giorgio opisywali, pokazywali drogę jazdy, jak to wyglądało, styl, no, gdzie napisali, że właśnie w pełnym machu i bez ryzyka. Dumny był. Nie wiedziałem, że tak też potrafią, ale się stało. I drugi upadek bardzo ciekawy był też, że koń był skok po kombinacja, zakręt w prawo, tam można było, nieważne było, że była wolna wolta przed przeszkodą i daszek na skłonie nad drzewem. No i koń się odbił, ale coś go przytrzymało z góry i wylądowaliśmy na takim skoku on wylądował na jedną nogę. No efekt był taki, że jest pokazywany ten mój upadek, koń leży, ja stoję i tak żeśmy się parę razy przekoziłkowali na dół i widok ludzi, którzy z otwartymi oczami, znaczy ustami przerażoni, spoglądają na mnie. No więc to była taka fajna zabawa i oczywiście oczypaliśmy się i pojechali dalej. No i przez to właśnie, że brak doświadczenia i też moja brawura, właśnie, te 20 punktów to się zrobiło trochę więcej. Ale tak. I właśnie, ponieważ panie są, to ja przekazuję dalej mikrofon. Dziękuję. Dziękuję. Moje wspomnienia z Tokio, myślę, że nasze igrzyska współczesne bardzo się różniły od igrzysk, na których mogliśmy państwo podziwiać, ponieważ nie dość, że nasza drużyna przez wiele lat była nieobecna i mieliśmy wiele rzeczy do przygotowania przed tym wyjazdem. Dodatkowo igrzyska odbywały się w Tokio, a więc naprawdę logistycznie było to olbrzymie przedsięwzięcie. Udało nam się wywalczyć kwalifikacje drużynowe w Baborówku. Również byłam częścią tego zespołu i było to ogromne przeżycie i niesamowita radość, że będziemy mogli wystąpić właśnie na igrzyskach po tak długiej przerwie. Niestety wiemy, że w międzyczasie wybuchła pandemia i tak naprawdę też ten start na igrzyskach był niepewny. Nie wiadomo było w ogóle, czy będą zawody, bo
Sami wiemy, że przez 3 miesiące byliśmy praktycznie zamknięci w domach. Nie wiedzieliśmy, czy mamy trenować, czy się przygotowywać, czy nie. Ja jeszcze miałam dosyć przykry incydent tuż po kwalifikacjach, że mój koń na treningu uderzył kopytem w przeszkodę w taki betonowy, maleńki wyskok i złamał kość kopytową w tylnej nodze. Więc tak naprawdę moje jakieś tam marzenia o igrzyskach w tym momencie też legły w gruzach i mój koń przez 3 miesiące stał tylko w boksie, nie wychodząc nigdzie w gipsie, a później w metalowej podkowie, aby ta kość się zrosła. Na szczęście, też dla mnie na szczęście, wybuchła pandemia i te igrzyska zostały przesunięte rok później, więc mój koń się zagoił i tak naprawdę tfu, nie było już śladu po tym złamaniu i nigdy nie miał z tą nogą problemów. Udało się zbudować formę i później zostać powołanym na ten wyjazd do Tokio i myślę, że dla mnie, dla osoby, która jeździ konno od 6. roku życia i poświęca na to całe życie, było to niesamowite wydarzenie. Oczywiście też pozostawiałam sobie wiele do życzenia w kwestiach może gdzieś tam przygotowania tego i gdzieś tam, no wiadomo, też to wszystko byliśmy sami, tak? Nie mogliśmy wziąć swoich bliskich, nie mogliśmy wziąć w pełni zespołu, bo wszystko miało swoje ograniczenia. Ale sam start naprawdę i atmosfera była niesamowita. Pomimo tego oczywiście, że byliśmy trochę jak w więzieniu niestety, bo nigdzie nie mogliśmy się ruszać, musieliśmy cały czas chodzić w maseczkach, mieliśmy codziennie robione testy przeciw COVID-owi. Więc z jednej strony wspaniałe mam wspomnienia, z drugiej strony mam też wiele negatywnych wspomnień, bo było tyle ograniczeń, tyle ciągle jakiś procedur, nawet na samym lotnisku czekaliśmy 9 czy 10 godzin, aby w ogóle się dostać gdzieś tam do wioski olimpijskiej. Wszędzie jeździliśmy autobusami, które to podróże też zajmowały czasami godzinę do dwóch. Nasze konie też jeździły z ośrodka na cross, więc to wszystko naprawdę było dla nas bardzo nowe. Na pewno dla mnie. Tak więc sam start to w ogóle można by powiedzieć, że był dodatek do tego wszystkiego, co się działo, bo było tak tego dużo. I mimo wszystko jestem zadowolona z tego, co udało mi się przejechać. No niestety mój koń zgubił podkowę na krosie na 14. przeszkodzie. I wiedziałam, że no mój koń akurat, jeżeli chodzi o cross i skoki, jest bardzo dobry. I dwa razy w życiu zdarzyło mi się wyłamanie mieć na tym koniu na krosie i było to dwa razy, gdy zgubiłam podkowę i akurat w Tokio był drugi raz, więc gdy ta podkowa mijała mnie, bo akurat przeleciała mi obok głowy, widziałam jak mnie mija w kombinacji, no to wiedziałam, że już będzie bardzo ciężko i na następnym zakręcie mój koń już przestał skręcać w jedną stronę. Przez to przetrafiło mi się wyłamanie, nie trafiłam, no ale mimo wszystko ukończyłam i byłam z siebie dumna, bo też startowałam jako pierwsza, też to był zupełnie nowy ośrodek, nowe podłoże, nie wiadomo było, jak się konie zachowają w takim klimacie. No niestety na drugi dzień mój koń nie był w stanie przejść przeglądu, ponieważ bardzo się na niej to odbiło. Te ponad pół krosu bez podkowy, ale mimo wszystko uważam, że to było ogromne doświadczenie, które na pewno gdzieś tam w przyszłości przyniesie sukcesy. Tak więc myślę, że tak w skrócie Gosia powie o jakichś ciekawszych rzeczach. Ja tutaj dopełnię. Bo tak jak Asia powiedziała, Asia jeździ od 6 roku życia, tak więc to był jej duży cel. Z kolei ja bardziej się uważam za amatora, dla którego to była taka przygoda po prostu, ponieważ no z czasu przygotowań przede wszystkim pamiętam presję, jako że konkurowałam z zawodnikami, którzy
jeszcze jak ja byłam w kołysce, to już jeździli, a de facto mój start na igrzyskach był, wydaje mi się, około 10 startem w ogóle w czterech gwiazdkach, więc byłam dość mocno niedoświadczona. A inna kwestia, że zawsze jednak trochę byłam takim outsiderem i obserwatorem, chociażby z tego powodu, że jak Asia się zagrywała razem z drużyną w Baborówku, to ja przypatrywałam się temu z boku, bo akurat byłam po operacji kręgosłupa, więc jakby tylko mogłam obserwować i ewentualnie gdzieś tam marzyć, że jakoś ogarnie się ten kręgosłup i będziemy mogli w tym uczestniczyć. Z kolei następnego roku wypadła pandemia, więc też nie było zbytnio możliwości do tego, żeby zebrać więcej doświadczenia, więc tak jak mówiłam, miałam zaledwie kilka startów. Co nie zmienia faktu, że no były, słuchając tutaj o tych igrzyskach, no to jest niebywałe, jak różne były te igrzyska, ponieważ na poprzednich wygląda na to, że można było bardzo dużo, to na naszych igrzyskach nie można było prawie nic, ponieważ no ograniczenia zdrowotne wszelakie były ogromne. Tak jak Asia mówiła, zajechaliśmy i byliśmy liczeni 5000 razy. Od stacji do stacji, pieczątki, nie pieczątki, na takie szczepienia, takie szczepienia, takie szczepienia. Więc to było bardzo interesujące doświadczenie. Ja sobie tutaj pozwoliłam zapisać, co mniej więcej chciałabym powiedzieć. To, co trzeba przyznać, to że organizacja była przefenomenalna, ponieważ wybudowano cały ośrodek nowy, gdzie mieliśmy klimatyzację w stajniach. Był bardzo duży nacisk na to, żeby jak najlepiej dbać o konie, tak więc mieliśmy w ogóle zakaz wychodzenia z końmi ze stajni pomiędzy godziną 9 i 15, była za duża temperatura. Dodatkowo z takich ciekawostek, no to cross był w innym miejscu, z czego ten cross był wybudowany na wyspie, która była wybudowana ze śmieci jakieś 2 lata wcześniej. I w związku z tym też był dość specyficzny, ponieważ nie było tam naturalnych górek i tak dalej, tylko wszystko było takie dość mocno kanciaste i czuć było, że to jest nie do końca naturalne środowisko, więc to też było interesujące. Odnośnie organizacji też, no to my nie mieliśmy możliwości wychodzić poza wioskę olimpijską, byliśmy tam zamknięci, mieliśmy wielki, za całą ulicę przystanków autobusowych i można było sobie tam popatrzeć, który przystanek prowadził do którego ośrodka, czy tenisowego, czy siatkarskiego, czy właśnie do stajni. Tak więc też dużo organizacji było z tym, żeby wyliczyć, ile nam zajmie na przykład przejechanie z ośrodka do stajni, tak żeby godziny autobusów się zgadzały, potem treningi, potem kolejny autobus z ośrodka jeździeckiego na cross, żeby móc zobaczyć i potem znowu do stajni. I wtedy do domu. Tak, i wszędzie właśnie były też sprawdzone kwestie bezpieczeństwa i kwestie broni i tak dalej, więc nie jeden raz było tak, że po poranny rozgrzewkę przed treningiem to mieliśmy biegnąć na autobus, bo jeszcze zachodziło się po te pizze do jadłodajni i tam się leciało na te autobusy. Tak więc też Asi właśnie powiedziałam, że było takie jedno fajne wydarzenie, mianowicie była jakaś impreza właśnie ze wszystkimi olimpijczykami, ale my oczywiście tam nie dotarłyśmy, ponieważ właśnie wracałyśmy z krosu autobusem i po prostu nie zdążyłyśmy. Więc to było bardzo ciekawe. Druga rzecz, która dla mnie osobiście, jako takiego trochę obserwatora, była bardzo ciekawa, to, że jak gdzieś pamiętam, jak byliśmy na otwarciu i była tam z nami ekipa wioślarek, ale też łuczniczka, ponieważ no, dla mnie to było bardzo duże odkrycie, że jednak wydaje się, że sportowiec to jest sportowiec, odpowiednia postura i tak dalej. Podczas gdy wyszliśmy z autobusu, musieliśmy się trochę spieszyć na to otwarcie i właśnie ta uczniczka biegnie razem z nami, już taka zdyszana i spocona i właśnie mówi, że po to zostałam uczniczką, żeby nie musieć biegać. A z drugiej strony sportowiec na igrzyskach, tak więc to było mega interesujące. Odnośnie jeszcze jakiś... odnośnie mojego startu, no to... w ogóle odnośnie startów, to było interesujące o tyle, że nie było, był zakaz widowni. My startowaliśmy przy pustych trybunach, tak więc z jednej strony niby byliśmy na igrzyskach, ale z drugiej strony nie było...
czuć, aż, znaczy z jednej strony było czuć, ale jednak brakowało, właśnie się cały czas zastanawiam, jak to by było, gdyby były pełne trybuny, bo jednak to zupełnie inaczej wjechać na arenę, gdzie ma się kibiców, a to jednak było tak bardzo sterylnie, cicho i tak dalej. A odnośnie mojego startu, no to cross uważam za jeden z najgorszych w życiu, ale też jednak była to mocna próba charakteru, ponieważ jeszcze w międzyczasie puślisko mi puściło, więc pół crossu jechałam bez puśliska. Jeszcze do tego mój koń nie za bardzo chciał skakać, tak więc dosłownie, no jak jeszcze to strzemie poszło, to już naprawdę myślałam o tym, żeby zrezygnować, ale postanowiłam, że pójdziemy do przodu. A to, co było największym przeżyciem, to, że to były właśnie te pierwsze igrzyska, kiedy można było być wyeliminowanym, a następnie startować dalej. I właśnie to przejście jakby w głowie pomiędzy porażką na krosie pod tytułem eliminacja, a tym, żeby się pozbierać i następnego dnia znowu wystartować, to było sporo. Tak więc no, bardzo ogromna przygoda, no, pod wszelkimi kwestiami. Dziękuję. Witamy, ja się Krzysztof Rogowski, startowałem w Seulu na Alkierze. No i takie moje takie przeżycie. To chodzi o sam start w krosie, gdzie jadąc w połowie krosu zatrzymali mnie po prostu, bo przede mną wystartował Japończyk, który gdzieś tam się rozkraczył na którejś tam przeszkodzie. No i miałem taką przerwę parominutową, gdzie na przykład mój alkierz mógł dojść do siebie, złapał drugi oddech i sobie ruszyliśmy dalej. Dojechałem do końca no i tak i tyle. No tam jechaliśmy też dla pana naszego trenera byłego, że dla drużyny, tak? Nie jechał nikt sam dla siebie, tylko mieliśmy ustalone najazdy na przeszkody i wykonaliśmy to zadanie w 100%, że tak powiem. I tak minęło. Dziękuję. Teraz ja, Eugeniusz Koczorski, Idrys. To, ale muszę powiedzieć to, że mieliśmy ustalone z trenerem. Ja nic nie miałem. Trener mi nic nie ustalał, że mam jechać tak albo tak. Bo ja już byłem jako trzeci jechałem. Już ekipa była właściwie jak tego, to była dobra. I także miałem trzeci. Nie, trzeci jechałem, a Boguś wiadomo, że tam przejedzie tam. Nie? I także, że ja jechałem, tak można powiedzieć, na full. Jechałem na full, ale niestety miałem dwa zatrzymania na przeszkodzie, której żeśmy najdłużej spędzili czas oglądając. Była stacjonata na takim lekkim spadku. Dwie fule, stacjonata do wody. Później z wody wyskok i stacjonata. I tam żeśmy się zastanawiali, bo odległość była taka, że zastanawialiśmy się, ile zrobić full między stacjonatą a stacjonatą ze skokiem do wody. No i albo trzy, albo dwie. Dwie to trzeba było normalnym tempem jechać i tego. Ale była głęboka woda. 50 centymetrów wody to już było nie to, co teraz 20 centymetrów. Tak. Także tam się zastanawiałem i chciałem tam zrobić trzy fule. Wszyscy żeśmy tam planowali, żeby zrobić trzy fule, żeby łagodnie tam przytrzymując, spokojnie wejść tą pierwszą stacjonatę, a mój Idrys niestety tego nie lubił. Bo mój poprzednik, który na nim jeździł, Piotrek Skwira, on go przygotowywał właściwie od początku. Przygotował go do Mistrzostw Polski nawet. Dwa razy jechał Mistrzostwa Polski w Jaroszówce, dwa razy nie skończył. I dwa razy nie skończył na tej samej przeszkodzie, bo był triper bar nad rzeczką. Duży skok
i on go do tyłu i nie dał mu skoczyć, bo się bał tej przeszkody. Jak żeśmy oglądali cross, to on mówił, że do tej przeszkody dojeżdżam, dalej nie jadę. No i ja po nim wziąłem tego konia i tam właśnie przycykałem, tak się można powiedzieć. Za dużo tempo straciłem i on stop. Drugi raz za krótko, myślę, że pojechałem i drugi raz to samo zrobię. I później zrobiłem alternatywę. Alternatywą pojechałem, skoczyłem stacjonatę i dalej do wody i dalej pojechałem. To był koń, który bardzo dobrze galopował w krosie. Mimo tych dwóch żółtek, to czasu najgorszego tam nie miałem. Najgorsze to już, co pan trener wspominał, o tym czworoboku nieszczęsnym, gdzie tam szkoła, czy tam przedszkole, ileś klas wchodziło na trybuny, a ja byłem na czworoboku. Jak on ogon zadarł do góry i zaczął chodzić jak paw, to tylko modliłem się, żeby nie wyskoczył z tego czworoboku. No. No także niestety przedostatnie miejsce na czworoboku, 95. Skończyłem na 33. miejscu. Ale skończyłem. I duże wspomnienie z tego, że jechałem na olimpiadę, jechałem samolotem razem z końmi. Leciałem. Samolotem razem z końmi. To też duże przeżycie. Tyle koni, cały samolot koni. Nas kilka osób. Także, że to też duże przeżycie. No i jak na olimpiadzie, w wiosce olimpijskiej, wszyscy sportowcy razem, to robi wrażenie. Nie wiem, jak teraz jest, ale jak my byliśmy, to wszyscy sportowcy ze wszystkich dyscyplin w jednej wiosce olimpijskiej. Spotykaliśmy się na posiłkach, duże przeżycie. Dziękuję. Anna Piasecka-Kuczyńska jako olimpijka. Olimpijka, nie olimpijka, zawodniczka, nie zawodniczka. Najgorsza rola, jaką można sobie wyobrazić, to bycie rezerwowym. Wyjechaliśmy całą ekipą, tak ustalił trener Orłoś. Dowiemy się, kto wystartuje po obejrzeniu krosu. Połowy krosu nie było. Jaka była olimpiada w Moskwie, wszyscy wiedzą, nie będę tu się rozwodzić na ten temat. Dziewczyny opowiadają o COVID-zie, nie lzia, nie nada. Może to było nawet gorsze od COVID-u, ale nie będziemy tego porównywać. Poruszanie się w Moskwie było opowiedziane. Olimpiada specyficzna, trudna, ryzykowna, mało przyjazna dla zawodników WKKW, a jeszcze mniej przyjazna dla koni. Dowiedziałam się przed drugim oglądaniem krosu, że nie muszę go oglądać. I to była dla mnie informacja, że już nie jestem zawodnikiem. Oczywiście marzyłam. Marzyłam do ostatniego startu kolegi na czworoboku, że może się uda. To było niedobre marzenie, bo ja marzyłam, chciałam wystartować. Czułam się silna, miałam dobrego konia, czułam się przygotowana. Nie dlatego, że co to się nie da, ale dlatego, że po prostu konie były fantastycznie przygotowane. Konie były mocne, konie były zdrowe, konie były, no zawodnicy też. No marzenia się skończyły, zostałam luzakiem. Na szczęście były jeszcze dwie ekipy, które pomogły mi przeżyć ten czas. To byli dresażyści Wanda, Ela, Józio, moi przyjaciele, jak również skoczkowie. A wisienką na torcie tej olimpiady dla mnie było przeżycie złotego medalu Jasia Kowalczyka. I to jest przeżycie, którego nie mogę wam opowiedzieć.
to, co się z człowiekiem dzieje, jak się to widzi na żywo, bo łza się kręci, jak oglądam filmy pokazywane z Janka przyjazdami, ale Mazurek Dąbrowskiego i to cała ta otoczka, której myśmy towarzyszyli, tej nieprzyjaznej olimpiady, to było przeżycie, którego nie zapomnę do końca życia. Do końca życia. Wierzcie mi, gulę mam w gardle, bo to było coś niesamowitego i warto było tam być. Dziękuję. Dzień dobry, nazywam się Jacek Krukowski. Moja przygoda z olimpiadą zaczęła się, no powiedzmy, od Moskwy, tak? Gdzieś tam sobie biegam po podwórku i mama mnie woła: Jacek, Jacek, chodź tutaj, jedzie taki Jacek. No, i tam pobiegłem do domu, ale z tej transmisji za dużo tam nie wynikło, bo ona była przerwana z tej Moskwy. No i w 1981 roku koleżanki z klasy trafiły dwie na Miłosną, na trening. No ja też tam trafiłem, bo od razu mnie tam jako pierwszego namówiły, żebym rozpoczął z nimi jeżdżenie konno. No i ta przygoda zaczyna się, te wszystkie nazwiska powracają: Jacek Daniluk, świętej pamięci, Wiesław Hartman, Józef Zagor. I wtedy to wszystko zaczyna rosnąć, te wszystkie zgrupowania, o tym wszystkim się słyszy, o tych wszystkich zgrupowaniach, o tych wszystkich sztabach szkoleniowych. No, w różnych miejscach żeśmy mieli te zgrupowania, Dżonków, Biały Bór, Kwidzyn, Łąck, zimowe zgrupowania, pan Marcin też tam organizował to wszystko, Zakopane, Wisła. Także mieliśmy no, wspaniałe sztaby szkoleniowe przez te lata. Moich trenerów trzech siedzi reprezentacji, czyli Wojciech Mickunas, Józef Zagor i pan Artur Bober. Pani Wanda Wąsowska w 1982 roku, gdzieś na czworobok wjeżdżam, jest sędziną, zatrzymuje mnie i mnie tu poprawia. Także od wielu, wielu jeźdźców i trenerów bardzo dużo słów szkoleniowych. Ciągle szkoliliśmy się wszyscy jakby no nawzajem. Znaczy ja byłem powiedzmy z takim przykładem, gdzie od każdego coś usłyszałem i to mnie budowało przez te wszystkie lata. Wszystkie nasze te zawody Mistrzostwa Polski, klubowe Puchary Polski. Niesamowita praca trenerów i, no i wszystkich ludzi. Wszystkich tutaj, co budowali nam krosy, przeszkody, to wszystko organizowali. I no, przez ileś lat te Mistrzostwa Europy tam jeździłem, przez 4 lata. I jakby no, nie było takiego konia wiekowego dla mnie, żebym mógł wystartować w Mistrzostwach Europy Młodych Jeźdźców. Gdzieś tam pracowałem czasami w Niemczech, to tam winogrona zrywałem, jakieś tam posadzki zrywałem, gdzieś tam jakieś pieniędzy trochę miałem uskubanych. I te restrukturyzacje wszystkie przychodziły w stadach. Może by ten Ibis gdzieś tam był sprzedany za granicę. Miałem 11 lat, już go tam sobie upatrywałem, że jak on by tutaj wystartował i by nie miał tego błędu, to by wygrał. Albo dziś by był tam trzeci. I w 1989 roku jakieś tych pieniędzy nazbierałem, przypadkowo tego konia żeśmy kupili. Ale też jak obserwowałem, jak byliśmy na zgrupowaniu, chyba to był 90 rok, też przypadkowo pojechałem na zgrupowanie w 90 roku. Taki zaplecza kadry, to się tam 12 zawodników spotkało, to było w Dżonkowie. I ciągle te szkolenie, no za które dziękuję, tak, wszystkim trenerom. I tego Ibisa też obserwowałem na tym zgrupowaniu w 89 czy 9 roku, jak go kupiłem. I następna taka ważna rzecz, są zawody w Łobzie. Takie mieliśmy zebranie na przed jakichś może opowieści, kto może gdzie wystartować. I między innymi była mowa o olimpiadzie. Ja się dowiedziałem, że jestem z Ibisem, mam szansę, jestem na 21 miejscu. To jest ważne dla zawodnika, tak? Usłyszeć od trenera, że mam szansę, że jestem 21 miejsce na 2 lata przed olimpiadą. No i tak wystartowałem w Akceszwangu, dosyć ważne zawody, w Breisdorfie, nie pojechaliśmy tam przez Europę Młodych Jeźdźców, wystartowałem we Breisdorfie, w Akceszwangu, bardzo poważne zawody, bardzo mocne zawody. No i już trenerem był wtedy Janusz Bobik. Idę w Dżonkowie. Mówię, ostatnia kwalifikacja jest Lumilen, tak? I jest droga do Lumilen w Dżonkowie. Przeszkoda się nazywa droga do Lumilen z 1984 roku na Mistrzostwa Europy, pobudowana przez trenera Wojciecha Mickunasa. Podchodzę, chyba zaraz coś temu trenerowi powiem, Bobikowi. Nie? On mówi: Jacek, Jacek, Jacek,
tam pojedziesz do Lumiland, dam ci rozpiskę, jak masz tego konia szykować i no i tam zaczniesz się szykować. No i tak powietrze ze mnie zeszło, do tej stajni, w kierunku stajni idę, w niebo patrzę, w niebo wzięty. No i pojechałem do tego Lumiland i tam zająłem na 90 kilku zawodników 12 miejsce, więc automatycznie pojechałem na zgrupowanie na półtora miesiąca przed tą olimpiadą. No i wszystko tam dobrze szło. Zaliczyłem upadek na treningu, trochę tam ibis kulał, ale no go doktor Hajencki wyciągnął ibisa. Pojechaliśmy do Barcelony. I pojechało nas pięciu. Byłem w tej ekipie, która tam miała wystartować. Odpadł Rafał Chojnowski. No czworobok, jak tam już trener wspominał, no Y najsłabiej wystartował na czworoboku. Przychodzi do krosu i startuje Arek Bachur i zaczyna od stipla cross, znaczy cross jedzie stipl, gubi podkowę. 13 minut ta podkowa była przybijana, więc nawet na te drugiej ścieżki już rusza z dużym opóźnieniem, czyli ten koń jak tam już z tych drugich ścieżek i wrócił, to po prostu miał bardzo duży oddech. I podkowy, startując w krosie, zgubił znowu trzy podkowy. Ja się wystraszyłem troszkę wtedy, bo mi zależało bardzo na tym, żeby ekipa cała ukończyła, żeby zbudować taki no, zespoły budować, które będą powiedzmy sobie, no, że będziemy dalej wizytówką taką dla świata, tak? Bo niestety tak było. No, czy Seul, to po prostu, to powiedzmy sobie, to był super start. Każdy mistrzostwa Europy wcześniej, tam był 81 rok, też medal. I jakby nas było stać na to, ale ważne było, żeby cały czas tymi ekipami kończyć i może by się wtedy po prostu jakiś jeździec tam mógł przy tym wszystkim pokazywać indywidualnie. I ten Hutor gubi trzypodkowy gubi w krosie. Ja jadę dosyć asekuracyjnie cross. Dopiero jak mijam trenera Wojciecha Mickunasa tam pod koniec crossu, dopiero zacząłem jechać, galopować, ale to już było za późno, już się nie udało tego nadrobić. Później Bogdan Jarecki chyba jechał jako trzeci, na zero przejechał cross i Y tak samo przejechał na zero cross. No i przychodzi do parkuru i co, no Boguś Jarecki nie wziął bata chyba na start. Na parkur, nie? I gdzieś ten koń mu odbił, tam wzdłuż, taki był szereg chyba wzdłuż trybun, ten koń mu odbija i ma wyłamanie na parkurze, no i trochę tam tracimy tych punktów. Wspaniałe przeżycie, jak tam pan Marcin właśnie opowiedział o tym fryzjerze, jak tam do tego fryzjera, no tak trochę było, że akurat było opóźnienia w tam dojeździe, ale no mieliśmy tam być zdyscyplinowani, tam razem siedzieć przy tym autobusie, ale jakoś to było tak, że półtorej godziny było po ślizgu, czy tam coś takiego. No i gdzieś tam poszedłem oglądać jakieś tam koło fryzjera, przeszedłem i mnie tam te panie wciągnęły. No i się tam przystrzygłem, ale no nie na darmo, nie? Jak przed wejściem na otwarcie olimpiady, patrzę, jak kamery są poustawiane, nie? Więc ja się ustawiłem przy wejściu, wołam chłopaków, mówię, chodźcie, oni się mnie nie słuchali. No i idę na otwarciu, później jestem, mam nagrania z tego, jak idę na otwarciu, kapelusz ściągam, fryzura, wszystko w porządku, nie? Wszystko gra. No i wszystko miało sens wtedy, nie? No co? Udało się po prostu, no ósme miejsce, uważam to za bardzo fajny wynik zespołowo, także jakby trochę ta jest taka kontynuacja po tym Seulu. No i oby tak dalej, nie? Życzę po prostu no wam, żebyście jeździli razem, ekipami, żebyście trzymali się razem, wspomagali się wszyscy i przed startem do fryzjera. Przekazuję dalej tutaj mikrofon. Tadeusz Gwarda, ja jeździłem z kadrą WKKW i jednocześnie byłem luzakiem i podkuwaczem. I także poznałem po prostu tych ludzi, jak jedna taka wspaniała rodzina. Tak było między innymi, że byliśmy w Gerze, w następnym tygodniu w Berlinie. Pani trener Wąsowska zawiozła nas do Berlina, żeby zwiedzić Berlin, bramę i mur berliński. Zwiedziliśmy,
Było 5 osób w samochodzie. Ania Piasecka, córka Misztara i Górskiego. Postawiliśmy samochód na zakazie. Przychodzimy, samochodu nie ma. Biegamy, może nie ta ulica, pomylone. Stała policjantka i policjantka mówi, że samochód był na zakazie postawiony i już jest na parkingu policyjnym. Pani Wanda mówi do mnie, panie Tadeuszu, idziemy na policję. Poszliśmy, wie pan co, pan będzie zagada, a ja postaram się z parkingu policyjnego samochód wykraść. Ja mówię, pani Wando, proszę nas zamknął tutaj wszystkich, nie? Nie mieliśmy w ogóle za co tego samochodu wykupić. Wróciliśmy do Berlina i organizator lawin tam był i ten samochód wykupili. I przyprowadzili go na miejsce w ogóle tego zawodów. Jeszcze taki jeden był, taka sprawa, że taka rodzinna, można powiedzieć. Szczudrowski z Kwidzynia Luzak miał astmę. Jerzy Szczudrowski, tak. Miał astmę. I to jeździł wtedy doktor Wąsowski, a później Ukoński, doktor Przejąta. I zabronił kategorycznie, żeby papierosa zapalił. Jak myśli rano o 6 na stajnie, wstawał wcześniej, zagotował mleko z masłem, z miodem, musiał szklankę mleka wypić i dopiero szedł na stajnie. Taka, mówię, taka rodzina była. I o ile chodzi o Seul, to w Białym Boże było zgrupowanie, później ognisko. Na drugi dzień to msza polowa, załadunek koni do Dżunkowa, Dżunkowa później do Frankfurtu i samolotem ta cała Europa tam do Seulu. Tam się przylecieli, tam zmiana czasu, konie były kute na tyły. Pan doktor Koński mówi, panie doktorze, szukujemy dzisiaj. Panie doktorze, jakoś się mnie tak nie bardzo czuje, zmiana czasu tego, a to jest no straszna odpowiedzialność. To po prostu to człowiek w ogóle przeżywał to. Ale jakoś dzięki Bogu, że na drugi dzień te konie w ogóle tam podkułem, nic się nie stało i tak, że było wszystko w porządku. I mówię tutaj jeszcze, doktor Ukoński, to była taka sytuacja z prywatnego takiego podwórka, zakulała klacz w Halinowie, które robię do dziś. I taka była sprawa, że była jedna ekipa lekarzy, druga, trzecia. Ta właścicielka do mnie dzwoni, płacze, bo wysyłają na Służewiec lub do kliniki. Ja mówię, pani Agnieszko, ja dam pani telefon do doktora Ukuńskiego. Pani się na mnie powoła i on na pewno pani nie odmówi. I chodzi, że wcześniej przyświetlenia były różne sprawy i doktor Ukuński pojechał, paluszkami wymacał, bo to była tam klacz po uchwacie, tam takie różne sprawy. I ileś tam parę groszy wziął i później jak był czy w sekcji, czy jak był na przykład w Józefinie, czy gdzieś jechał kilka razy, zobaczył. Ona mówi, co za człowiek, nie bierze żadnych pieniędzy. Tylko wziął raz, jak był tej klaczy. I ta klacz do dziś chodzi. Po prostu tego, nie? I tutaj jeszcze właśnie taka była sprawa, że tego. I było takie szkolenie dla takich amatorów, jeźdźców i taki pani profesor mówi, panie Tadeuszu, wspaniały człowiek, ale jakim on samochodem jeździ? Wszyscy jeżdżą luksusowymi, a tutaj słabym samochodem. Pani profesor od języków obcych tak mnie właśnie powiedziała. A jeszcze na tej olimpiadzie chciałem w ogóle powiedzieć, że ten Wałach Idrys to był przeze mnie wychowany u Żrybaka. Kryłem, puszczałem tego Patryka na Irchę i także to było moje oczko w głowie, taka hudowla w ogóle tych koni. A największy w ogóle wyczyn był w hudowli prywatnej na 127 koni, harpun, po Ugierze Askar w Białce, czempionat rasy małopolskiej. Wygrał swoją klasę w dwuletnich ugierach. Później z rocznych był ogier, który wygrał, on z dwuletnich. Później wybierali najlepszego konia całej wystawy. I także on został czempionem całej wystawy rasy małopolskiej. Co Janów miał wtedy może
12-13 koni, na jakieś 120 koni, czempion Polski rasy małopolskiej. Dziękuję bardzo. Pan Tadeusz powiedział coś o mnie, ale proszę nie zwracać na to uwagi. Proszę zwrócić uwagę na to, jak jestem ubrany. Pozostałości ubiorów olimpijskich z różnych olimpiad, z którymi się nie mogę rozstać, dlatego że mają orłan no, na sobie te ubiory. Ale chciałem powiedzieć przede wszystkim tak. Jestem lekarzem weterynarii i byłem cząstką zespołu działającego. Wspaniali podkuwacze, wspaniali luzacy i wspaniali trenerzy są podstawą do trenowania koni i przygotowania do jakiegokolwiek startu. Chcę podkreślić tutaj obecność w sporcie Jacka Wierzchowieckiego, który, tak jak tutaj już wspominał Jacek, przygotował konie do Mistrzostw Europy, znaczy ekipę. I później na tych ta sama ekipa, ci sami ludzie dalej trenowali i zostali jakby to powiedzieć, Jacek nas zostawił, pojechał do Ameryki za chlebem i Wojtek przejął trenowanie kadry, ale to było kontynuowanie czegoś, co było dobre. Myśmy konie objęli opieką specjalistyczną, wszystkie konie kadrowe. Były poddawane kontroli zdrowia regularnie, a w okresach przygotowania do startów były konie cały czas monitorowane przez panią doktor Ewę Szarską, która jest no, po prostu wybitnym specjalistą w zakresie fizjologii generalnie. Ona potrafiła nam ustawić konie w porządku ich wydolności i bez po prostu z całkowitą, stuprocentową pewnością, ponieważ te badania były robione jedną ręką i w ten sam sposób, więc te badania były porównywalne zawsze i wszędzie. Luzacy. Luzacy, nie pamiętam ich nazwisk, ale wiem, że nadawałem im tytuł luzaka dyplomowanego, bo to byli ludzie, którzy nie odstępowali koni. Zresztą rolą lekarza też jest to, żeby nie odstępować koni. Nie jesteśmy od wielkiego dzwonu, jesteśmy od szarej, codziennej pracy. Jak tu już jesteśmy przy, dlaczego problem był z Y-kiem. Y był wybitnie mocnym koniem, ale miał jeden problem zdrowotny. Miał tak zwaną moczówkę, czyli pił dużo wody i bardzo szybko tą wodę wydalał. W samolocie niestety nie chciał pić wody i po wielu godzinach podróży był mocno odwodniony. I doszło do zapalenia nerek. No i po prostu musiał być bardzo intensywnie leczony. Myśleliśmy, że nic takiego się nie zdarzy. Ale po prostu nie chciał korzystać z tej wody, która inne konie piły w trakcie lotu, bo w samolocie była wielka beczka z wodą. No jak wyszedł z samolotu, to już wiedziałem, że jest źle. Na szczęście
udało się uratować jego zdrowie i później jeszcze z sukcesami startował. Myślę, że wystarczy. Dziękuję Państwu bardzo. Jeszcze chciałem powiedzieć, że mąż pani Wandy to teraz był moim przyjacielem, ale przede wszystkim uczył mnie zachowania przy koniach i pracy przy koniach. Proszę Państwa, ja jeździłam dużo na zawody WKKW, ponieważ jak byłam w Legii, byłam ciągle szefem ekipy, trzeba było załatwić pieniądze, hotel i tak dalej. Więc tych zdarzeń było sporo. Jedzie Józio Kutyś w Sopocie. Koń się przewraca, on wstaje, nic się nie stało, konik pobiegł. Szybko przyprowadzili tego konia. Józiu, szybko siadaj. Chwileczkę, niech sobie popalę. Drugie zdarzenie w Białym Borze. Owczarek. On się też tak zabijał, jak i Bober. Bober miał i Chorwata, i moją panią. Zawsze po trzy konie jeździł. Ja akurat tam stałam w tej przeszkodzie. Nie wiem, dlaczego to był okser. Jedzie jednym przeszkodem, leży. Jedzie drugim koniem, na tej samej przeszkodzie leży. Jedzie trzecim koniem, leży. Kurwa, dalej nie jadę. I zderzałem zdarzenie w Kwidzyniu. Młodzi nie wiedzą, że major kon to był taki, że można było zegarki regulować. I był dzień terenowy. No to jedźcie, wrócicie tu i tu. I Marek Rośniarski jeździł na taki placik Gafę po Merzhaze. Ona ślepa była na jedno oko. Była u nas w klubie major w Rojsewie, chciał mi, pani Wando, pani da radę, bo pani na koniach wyścigowych jeździ. Ja mówię, o nie. Ona poszła do Kwidzynia. Wszyscy wracają, Marka nie ma. Pije pół godziny, nie ma. Wreszcie Marek idzie i prowadzi tą klacz w ręku. Więc major, Marek, jak to tego? Za przeproszeniem pana majora, jak mnie taka poniosła, to nie zdążyłem nazw wsi czytać. A jeszcze chcę powiedzieć. Orłoś, no niestety, miał swoje tyle dobrych stron, co i złych. Nie bierze się na olimpiadę młodych jeźdźców. Bierze się starych, doświadczonych jeźdźców. To wszyscy, kurde, powinni wiedzieć. A Orłoś wziął młodziuszkiego Daniluka i młodziuszkiego Jasińskiego. Chodzimy po tym krosie, oni bladzi ze strachu. Oczywiście nie skończyli. Gdyby on wtedy wziął panią Kuczyńską, obecnie Piasecką, i Piaseckiego, to byłby srebrny medal. Przecież co? Piotra i Ankę. To byli jeźdźcy, którzy tyłem do przodu i kończyli. Anka, to ja nie znam tak odważnej kobitki WKKW jak ona, bat w zęby i do przodu. I wtedy byłoby wiadomo, że ta ekipa by ukończyła na 100%. Dziękuję. Jeszcze Józek prosił o dwa zdania. Józef Zagor. Bardziej znany z ujeżdżenia, ale z WKKW miałem najwięcej do czynienia. Bo w 76 roku objąłem kadrę narodową juniorów, a później jeszcze juniorów i młodzieżowców w 82 bodaj. Akurat po Wojtku. Ale przedtem pracowałem w Starej Miłosnej. I właśnie Wojtek po mnie objął funkcję trenera. Także Jacek Krukowski, Rogowski, Jacek Daniluk, świętej pamięci ten z Sopotu Bachur, no ta, Zbój Bachur, tak go nazywałem, nie?
Także to byli ci, którzy za mnie jeździli Mistrzostwa Europy i to wielokrotnie, zdobywając medale. Tam jeszcze był Kosiński i inni, którzy później na skoki przeszli. No i ze mną jeździł zawsze albo doktor Jończyk, albo doktor Przedperski, albo doktor Okoński. No właśnie taka ciekawostka z panem doktorem. Kościński jedzie Mistrzostwa Polski w Zielonej Górze. Dostaje trąbę w parkurze. Biorę go do ekipy na Mistrzostwa Europy. Koń, oczywiście koń był lekko kulawy w tych mistrzostwach. Ale zgrupowanie żeśmy przeżyli razem z tym koniem. Chodził z tempem i kursem, tylko dookoła regularnie. Później zrobiliśmy pierwsze galopy już na Mistrzostwach Europy. I do mnie mieli pretensje, po co go biorę, on nie skończył Mistrzostw Polski. A ja wiedziałem, co to jest hipis i wiedziałem, co to jest Kościński. I wtedy czwarte miejsce indywidualnie zajęli. Odnośnie konia Idrys, wychowanego przez właśnie tu przedmówcę, był od Irchy, a Ircha była od słynnej klaczy Iskry. A Iskra była najlepszym koniem swego czasu na CSIO w Olsztynie, najlepszym polskim koniem wyhodowanym w Polsce. Przez majora Sołtysika wówczas. Także Krzysiu Rogowski, jechałeś na Alkierzu. A Alkierza miałem na Mistrzostwach Europy, ale jechał Duda. Szedł wspaniale. Tylko Duda nie wytrzymał. Jak dał furę wcześniej na Oksę, także obalili się obydwaj. Ale to był bardzo ciekawy, fajny koń. Właśnie się pod tobą pokazał wspaniale. No i takich koni było więcej. Mieliśmy co? Mieliśmy możliwości. Młodzież miała wszystko. Zgrupowania po Mistrzostwach Polski juniorów zarabił zgrupowania 6 tygodni przed Mistrzostwami Europy. I starty, gdzie się dało. Także się, jako trener to po prostu byłem menażerem i wszystkich obserwowałem i później brałem na zgrupowanie tą szóstkę i oprócz tej szóstki jeszcze ile się dało, żeby było jak najwięcej. Na pierwszym zgrupowaniu, które prowadziłem w 72 roku przed Mistrzostwami Europy i w tej ekipie był Krzysio Awtyka jako lider. W 72 roku, jak olimpiada była w Monachium. I coś mi z tego zapomniałem. Momencik. Przed Monachium ja też byłem na tym zgrupowaniu. Na początku, właśnie półtora roku było, nie pół roku. Ale ja pierwszy i kolega drugi, żeśmy odpadli po Mistrzostwach Polski w Starogardzie, a jechałem na plutokracie. I na parkurze gruchę walnąłem. I dyrektor Grabowski mówi, no gdybyś był trzeci, to byś jeszcze został. A ja tak byłem zadowolony, bo ja dopiero zacząłem jeździć w UKKW już tak na trochę bardziej. Stoimy przed tablicą. Przed olimpiadą w Barcelonie, rozpiska, gdzie kto chce jechać, nie? Tam się wszyscy, cała czołówka zapisuje, tu, mnóstwo tych zawodów. A ja do Jacka mówię, ty tam się nie pchaj, ty się zapisz na Lumilen, bo jak oni to pojadą, to już ich nie będzie, a ty jak Lumilen przyjedziesz, to na pewno na olimpiadę pojedziesz, bo już nie będzie komu. I tak było. Dziękuję bardzo.